Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Jacek Kołtan i w imieniu Europejskiego Centrum Solidarności oraz Uniwersytetu Gdańskiego witam Państwa na kolejnej odsłonie Gdańskich Wykładów Solidarności. Spotykamy się już po raz trzynasty, ale myślę, że to bardzo szczęśliwy dzisiaj wykład. Naszym gościem jest profesor Sławomir Magala, który przyjechał na nasze zaproszenie z Rotterdamu. Pracuje w Szkole Zarządzania w Rotterdamie od roku 1985. Kończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładał w Poznaniu i we Wrocławiu. Jest zresztą częstym gościem w Polsce, ale nie częstym gościem w Gdańsku, więc tym bardziej się cieszymy, że przyjął nasze zaproszenie. Powód, dla którego zaprosiliśmy profesora Magalę, jest także taki, że wydaliśmy niedawno jego dawną książkę na temat Solidarności, walka klasy bezklasowej w Polsce. Jedną z pierwszych prac o Solidarności napisaną w Stanach, znaczy dla amerykańskiego wydawnictwa. Książka opublikowana w roku 83 i przez wiele lat praktycznie nieznana w Polsce. Dwa egzemplarze można wciąż jeszcze wypożyczyć w polskich bibliotekach w katalogu Nukat. A teraz dzięki wreszcie dotarły do polskiego odbiorcy. Ucieszyliśmy, ponieważ to bardzo specyficzna analiza fenomenu Solidarności, wykorzystująca nie tylko narzędzia ówczesnej socjologii, ale także wiele wątków filozoficznych, czy budująca, czy korzystająca w pełni z czegoś, co można określić mianem teorii społecznej. Naprawdę profesor Magala lubi bardzo przechodzić, czy przekraczać granice dyscyplin humanistyki, wykorzystywać bardzo różne metody badawcze po to, żeby przeanalizować zjawiska, którymi się zajmuje. Wspomnę jeszcze o kilku książkach, które profesor Magala ma już na swoim koncie. Książka Od Hunwejbinów do dyskoteki, rok 87. Fascynująca analiza zjawisk kontrkultury młodzieżowej z lat 60., 80., którą ja pamiętam jeszcze jako student, czytałem z wypiekami na twarzy. Książka Polski Teatr Studencki jako element kultury, wydana w roku 88. Piękne wprowadzenie do socjologii Georga Simla, wydane w serii Myśli i ludzie. Właśnie wspomniana walka klas w bezklasowej Polsce. Między giełdą a śmietnikiem, eseje zimlowskie, wydane w roku 99. I niedawno przetłumaczone na język polski kompetencja międzykulturowa i przygotowywana chyba do tłumaczenia The Management of Meaning in Organizations, wydana w Routledge bodajże, w Palgrave w 2009 roku. Ale Sławomir Magala to nie tylko teoretyk społeczny, ale także tłumacz wielu książek literatury pięknej, bardzo mocno zaangażowany w teatr studencki lat 80. i zainteresowany tematyką teatralną, a także zajmujący się fotografią. Kiedy poprosiliśmy profesora Bronisława Misztala o napisanie recenzji do wydanej niedawno w Polsce książki, napisał bardzo dwa piękne zdania, które ja pozwolę sobie Państwu zacytować. Misztal stwierdził: trajektoria życiowa Magali pokazuje także, że nieprzeciętność podróżuje, przenosi się, znajduje podatną glebę w świecie, gdzie mierne przecinki nie stają się stopniami do karier politycznych czy życiowych. Magala, intelektualista publiczny najwyższej klasy, zdumiona nas ostrością swoich sądów, dowcipem i głębią perspektywy poznawczej. Dzisiaj będzie mówił o walce klas w epoce sentymentalnej konsumpcji. Oddaję zatem panu głos. Wspomnę może jeszcze tylko o jednej rzeczy. Książka jest dostępna w księgarni, więc jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę także na autograf autora, to z przyjemnością poczekamy po wykładzie. Proszę śmiało podchodzić. Puścimy także listę mailingową dla wszystkich osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji na temat przyszłych wykładów. Zapraszam do zapisywania się na tę listę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, jestem bardzo wzruszony oczywiście, ponieważ rzadko mi się zdarza wymądrzać po polsku i bardzo to lubię. Po drugie, dlatego że w tej serii wykładów, w której właśnie dzisiaj tutaj po raz 13, ja akurat stoję, występowali już ludzie tacy jak Anand Turen czy Jadwiga Staniszkis.
Czyli wydaje mi się, że całkiem niezłe towarzystwo, prawda, jak na 13 wykładów. Będę dzisiaj mówił o solidarności w sieci, a podtytuł jest Walka klas w epoce sentymentalnej konsumpcji. Tytuł jest może ciut zbyt taki PR-owsko-seksy, ale w gruncie rzeczy oddaje to, co chcę powiedzieć. I mianowicie to może zacznę od tych dwóch cytatów, które w wersji tej pisanej, kiedy to się ukaże w jakiejś książce, tam będą. Pierwszy to jest cytat z takiej pani socjolog, która właśnie pisała dużo o sentymentalnym kapitalizmie, a właściwie o tym, jak się z uczuciami postępuje w sentymentalnym kapitalizmie. I to jest Ewa Ilus, która napisała: w kulturze sentymentalnego kapitalizmu uczucia stały się jednostkami poddawanymi ocenie, analizie. Oj, coś tu się przerywa rzeczywiście. Ocenie, analizie, dyskusji, przetargom, obliczeniom oraz utowarowieniu. Sentymentalny kapitalizm. Muszę zmienić to, ten jest lepszy. To będzie lepsze? Dobrze. Powinien działać? Dobrze, chyba działa. Nie, nie działa. Powinien działać. Działa. Teraz działa. Okej. Okay. No co prawda nie czuję, żeby działało, ale okej. Okay. Proszę Państwa, a właściwie po cholerę mi w ogóle mikrofon. Nie? Aha, dobrze. Okej. Okay. W kulturze, cytuję po raz kolejny, w kulturze sentymentalnego kapitalizmu uczucia stały się jednostkami poddawanymi ocenie, analizie, dyskusji, przetargom, obliczeniom oraz utowarowieniu. Sentymentalny kapitalizm nasycił transakcje gospodarcze, tak naprawdę większość stosunków społecznych, bezprzykładną kulturalną dbałością o językową kontrolę uczuć, które stały się ogniskową dialogu, uznania intymności oraz samodzielnego wyzwalania się. Koniec cytatu. I drugie cytat polski z analizy Solidarności Krzysztofa Mazura. Połączenie tych trzech elementów, uniwersalnych wartości stanowiących fundament wspólnoty, a ideologicznego pragmatyzmu politycznego w działaniu oraz eklektyczności myślenia w projektowaniu konkretnych rozwiązań stanowiło sedno projektu politycznego Solidarności oraz najdonioślejszy wkład ruchu w dorobek myśli społecznej. I proszę Państwa, tak mi się wydaje, że z grubsza rzecz biorąc, nawiasem mówiąc, relax, pod koniec będzie jedna stroniczka, gdzie wszystko będzie podsumowane, także można sobie spokojnie oglądać obrazki. Otóż główna moja teza jest taka, że Solidarność była ruchem klasowym, w tym sensie, jakim są ruchy społeczne po prostu istnieją. Natomiast w projekt polityczny dopiero zaczęła się przekształcać i właśnie przekształca się do dzisiaj i jeszcze się nie przekształciła. W tym sensie, że jest w dalszym ciągu w trakcie stawania się, bo oczywiście przekształciła się w wiele projektów politycznych i tak naprawdę to i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i pewnie parę jeszcze innych projektów politycznych na naszej scenie mogłoby sobie legitymizację do Solidarności dorabiać. Ale proszę Państwa, jak mówię właśnie, jako ruch polityczny niewątpliwie zaistniała, natomiast właśnie jako projekt polityczny to jak gdyby nie jest dokończona i nie wiem nawet, czy w ogóle mogła być dokończona. Prawdopodobnie nie. Jeżeli chodzi teraz o to, skąd się ten ruch społeczny wziął, to wydaje mi się, że jakoś tak udało mi się w biografii, ponieważ urodziłem się równo w połowie XX wieku, udało mi się w tej biografii właśnie uczestniczyć w jednym dość ważnym takim procesie społecznym, który z grubsza rzecz biorąc dla mnie, jako maturzysty w roku 68, zaczął się właśnie koło 68 roku. I to był taki okres, moim zdaniem, dość unikalny w naszych dziejach powojennych, kiedy to wszystkie klasy społeczne, i to zarówno robotnicy, jak i urzędnicy, jak i prawda, studenci, czy tak zwana twórcza inteligencja, wszyscy jak gdyby uczyli się. To był taki rodzaj zbiorowego uczenia się. I to uczenie się było na tyle równoległe, że w sierpniu 80 roku jak gdyby to wszystko się zdało w jeden nurt. Dość szczęśliwy dla nas zbieg okoliczności, ponieważ dzięki temu powstała Solidarność, no i w zasadzie zaczęło się odliczanie końca tego systemu, który tutaj u nas panował. Także można powiedzieć, że jest taki duży proces społeczny. Przy czym proces społecznego uczenia się, proszę Państwa, zaraz tego wrócę, jak będę wyjaśniał Państwu, na czym polega mój taki model, jak gdyby rozwoju społecznego, w ramach którego lepiej widać sens Solidarności jako ruchu, który nie stał się zdecydowanym jednym tylko projektem politycznym. Otóż procesy uczenia się społecznego, proszę Państwa, to nie jest tak, że
one są zorganizowane w taki sam sposób, jak uczenie się w szkole. To szkoła jest tak, że idziemy sobie do pierwszej klasy, jak nam się uda wszystkie przedmioty dobrze zdać z nich egzaminy, no to jedziemy do drugiej klasy, jak już drugą zajdziemy, do trzeciej i tak dalej. I w zasadzie, że tak powiem, można od razu zmierzyć, jaki jest postęp ucznia w szkole. Otóż w ludzkości uczenia się, w procesach uczenia się społecznego, w ludzkości nie jest tak, że my po prostu przechodzimy z jednej klasy do drugiej, a potem jest matura i już jesteśmy dojrzałym społeczeństwem. Czegoś takiego nie ma. I nie ma oczywiście czegoś takiego, żebyśmy tutaj sobie przychodzili najpierw, prawda, robimy sobie tam, majstrujemy w ziemi i to jest rolnictwo, potem sobie majstrujemy w fabryczkach, to jest przemysł, a teraz to wszyscy majstrujemy w komputerach i jest jeszcze lepiej i bardziej uczenie. To nie jest takie jednoznaczne i nie ma takiego przejścia od jednej klasy do drugiej. To uczenie się, że tak powiem, w różnymi trajektami przebiega i, że tak powiem, nie zawsze się ląduje, jeżeli już o to chodzi, w wyższej klasie, ale do tego wrócę. Teraz wydaje mi się, że takimi punktami z tego procesu uczenia się naszego społeczeństwa pod koniec XX wieku było właśnie tak mniej więcej od to, co się zdarzyło od 68 do mniej więcej okrągłego stołu, ale najbardziej intensywny okres przekształcania się właśnie tego uczenia w coś w rodzaju takiego bardziej świadomego, to był okres od odezwy, która wydana została jesienią po zjeździe, prawda, do demoludów, albo raczej do ludów pracującej Europy Wschodniej, do, że tak powiem, kapitulacji klasy panującej, no bo okrągły stół, jakby na niego nie patrzeć i jakby go nie oceniać politycznie, niewątpliwie był jednak przyznaniem, chłopcy, nam już się nie uda, więc może wy byście trochę tam się tym zajęli. Także to była to jednak kapitulacja tej takiej klasy komunistycznej, nomenklaturowej, panującej. I to było jak gdyby to przyspieszone uczenie się, że to właściwie było tak, że w momencie, kiedy uczestnicy Zjazdu Solidarności formułowali tę odezwę, to ja myślę, że oni jeszcze nawet sami też dokładnie sobie nie zdawali sprawy z tego, jak doniosły jest ten krok. Z jednej strony przyspieszył stan wojenny, bo chłopcy w Moskwie powiedzieli, o nie, tak nie, jak jeden baraczek się zdenerwował, to okej, ale jak wszystkie baraczki, to chyba lepiej nie. No i oczywiście miało to na pewno w tym sensie wpływ na nadzieje najnowsze, ale jednocześnie jak gdyby wszyscy sobie zdają sprawę, że właściwie rozwiązanie systemu jest jedynym rozwiązaniem politycznym, które w tej chwili jest realistyczne. A to rzeczywiście, mimo, że tak powiem, wszystkich tych ran stanu wojennego, przetrwało aż do okrągłego stołu. Ale można się zadać sobie pytanie, jakie mamy dzisiaj klasy. Czy na przykład jak dorastają ludzie, to sobie mówią, powiedzmy, mając lat 17, jak już będę zupełnie dorosły, to do jakiej klasy chciałbym się zapisać? Czy bym raczej chciał być arystokratą, czy może raczej właścicielem fabryki, czy może chciałbym być właścicielem własnych rąk roboczych, albo może jakiś profesjonalistą? Otóż tak oczywiście tak rekrutacja do klas nie przebiega, ale w chwili dzisiejszej w ogóle obraz taki klasowy naszych społeczeństw jest w dużej mierze, że tak powiem, jakby to powiedzieć, zaburzony. On jest jak gdyby w skali ogólnoświatowej, wpływa na niego duża mobilność oraz to, że na miejsca, na dole drabiny społecznej, z których ewakuuje się ludność, której się udaje wybić awansem społecznym w górę, szybko wlewa się nowa masa. To jest taki plastyczny przykład, tego miałem niedawno, kiedy jeździłem sobie, mijając różne townshipy w Afryce Południowej. I tam, prawda, jest tak, że rząd rzeczywiście sporo zrobił w ramach takiego szwungu gospodarczego, żeby na przykład tych, co w tych slumsach mieszkają, to ich przenieść do lepszych już, prawda, zbudowanych domów, które są bardzo proste, ale jednak mają baterie osłonięte na dachu i zbiornik na czystą wodę, w związku z czym, że tak powiem, życie się poprawia i żyje się raźniej. No tak, ale z tych slumsów, z tych skleconych lepianek, które oni zostawiają za sobą właśnie dokonując tego awansu społecznego, to tamtych natychmiast wprowadzają się świezi emigranci z Zimbabwe na przykład, czy z Mozambiku. W związku z czym widzimy, że tutaj rotacja w zakresie rekrutacji do klas niższych jest równie szybka jak rotacja na skutek awansu i przejścia do klas wyższych. Czy tymi klasami nowymi, tymi jakie on technicznie wyglądają, się ludzie zajmowali? Otóż oczywiście paru socjologów się tym zajmowało. Z socjologów polskich zajmował się ten mój promotor, no już w tej chwili świętej pamięci, Leszek Nowak, który, prawda, wymyślił, że
Ruchy społeczne to jest taki rodzaj właśnie przyspieszonego kursu edukacji społecznej, że w ten sposób klasy społeczne się uczą ze sobą obchodzić i ze sobą walczyć. No i mu wyszło właśnie, że to, co zrobiła Solidarność, było ok, ponieważ dążyła ona do obalenia klasy trójpanów, czyli po prostu komunistycznej nomenklatury, która kontrolowała gospodarkę, politykę i ideologię albo kulturę. No bo to oczywiście jest oparte jego, że tak powiem, wizja Nowaka życia społecznego oparta była na takiej tortowej wizji społeczeństwa, że najpierw trzeba wypiec tą podstawę, ten placek ekonomiczny, żeby ludzie mieli co jeść, potem trzeba ustawić wybory do Sejmu, żeby, prawda, była jakaś tam infrastruktura polityczna, a potem trzeba coś tam strzyknąć na główki tam, żeby była jakaś tam ideologiczna czy kulturalna zawartość. Otóż jemu wyszło, że tak powiem, z jego, nawiasem mówiąc, rozważań, ponieważ przyjmował ten uproszczony taki obraz życia społecznego, że najlepiej, proszę Państwa, jest, jak rewolucje przegrywają. Czyli rewolucję trzeba robić po to, żeby je jak najszybciej przegrać. Bo jak się przegra, to wtedy właśnie wszyscy się najwięcej na tym nauczymy. To jest może w jakimś tam abstrakcyjnym sensie słuszne, ale wyobrażajcie sobie Państwo, jakby to wyglądało, gdyby na przykład rewolucjoniści zaczynali rewolucję tego wiara, chodźcie, zróbmy rewolucję, bo chcemy jak najszybciej przegrać, bo wtedy cała ludzkość na tym skorzysta. No świetnie, tylko raczej trudno sobie wyobrazić, żeby to prowadziło do pewnej, do jakiegoś tam pragmatyzmu politycznego. Także powiedzmy w ramach ortodoksyjnego takiego marksistowskiego podejścia, no z Amerykanów to oczywiście Eric Olin-Wright, tam tutaj by się w to wpisywał, z europejskich marksistów to prawdopodobnie Goran Terbon, taki Szwed, który tam w Holandii głównie wykładał, który się dość też tam zajmuje takim wyliczaniem, która klasa co której klasie zrobiła i za ile. No i są szereg jeszcze innych, w Wielkiej Brytanii był oczywiście Anderson, Perry Anderson oczywiście, chociaż akurat jego brat Benedict Anderson jest o wiele ciekawszy z punktu widzenia nowoczesnej analizy teorii klas, dlatego że przeprowadził bardzo ciekawą analizę roli tożsamości narodowej w organizacji ruchów rewolucyjnych. W ogóle fascynująca sprawa, jego brat nie uczestniczy w brytyjskim życiu intelektualnym, jest mniej znany, ponieważ zaszył się na tak koszmarnym od ludzi jak Uniwersytet Cornell, prawda, na północy stanu Nowy Jork, i tam robi tą swoją antropologię kulturalną z takim dość lewicowym odchyleniem. Ale mamy, proszę Państwa, i tutaj dla celów tego wykładu chciałem, żeby było prościej wykorzystać jedną taką bardzo popularną teorię, powiedzmy neoklasową właśnie, no to jest teoria Immanuela Wallersteina. Wallerstein jest socjologiem, który z grubsza rzecz biorąc mówi, że to jest błąd historię interpretować w świetle jakichś sztywnych scenariuszy, że najpierw musi być prawa feudalizm, później kapitalizm, a później ho, ho, wszystko. Tylko trzeba raczej patrzeć na to, w jaki sposób w różnych okresach historii, a zwłaszcza historii nowożytnej, której wyraźnie jednak rdzeniem, że tak powiem, światowej gospodarki, kultury, ideologii i w ogóle rozwoju jest rdzeń zachodnioeuropejski i Stany Zjednoczone. Otóż jak się formował ten rdzeń tej gospodarki rynkowej? Otóż jego zdaniem scenariusz jest zawsze taki na scenie światowej historii, że jak już się coś zaczyna dziać, na przykład wymyśla się nowy sposób, że tak powiem, wyrabiania wartości dodatkowej, to się wtedy tworzy od razu rola rdzenia. My tu będziemy najwięcej zarabiali i najbardziej dyktowali warunki. Peryferii, tam jeszcze ma takie pojęcie semiperyferii, ale to mniejsza w tej chwili, prawda? Oraz marginesu. Przetłumaczając to na warunki na przykład polskie, jak sobie chłopcy zaczęli akumulować ten kapitał, prawda, w Europie Zachodniej, to wtedy Prusom, Polsce i Ukrainie została rola peryferii, na czym można było zarobić, no, dostarczając możliwie dużo żarcia, żeby oni tam mieli czas sobie ten kapitał tam zbijać. No i w związku z czym myśmy to robili, no i po polskim, oryginalnym, bardzo twórczym, menadżerskim odkryciem, prawda, na które wpadła polska szlachta, było to, że można było wymyślić folwarki płaszczyźniane. Świetnie, bo to się dawało świetnie, prawda, tutaj maksymalizować wykorzystanie siły roboczej oraz naszą dziurę w rynku, że, prawda, że wchodzimy i tam dostarczamy. Tak z grubsza. No i w związku z czym, jeżeli Wallerstein wyjaśnia, w jaki sposób się coś na świecie dzieje, to on wyjaśnia, mówi, no wszyscy chcą się dostać do rdzenia, więc tam, prawda, na przykład Niemcy byli najpierw na peryferii, ale potem, prawda, wywołali wojnę światową i hop, wskoczyli sobie do rdzenia i są teraz przemysłowi. No i tak to w dużym uproszczeniu wygląda. Więc dwie próby wyjaśnienia tego, jak wygląda w tej chwili walka klas, są oparte jedna na dość takim tortowej wizji świata społecznego. No i tam niestety trzeba się odwołać do tej definicji Karola Marksa, że klasa to jest wtedy, jak ma się stosunek do środków produkcji.
krótko mówiąc, albo jestem właścicielem kapitału, albo nie jestem, a jak nie jestem, to w ogóle jestem od razu w innej klasie. A tutaj w tym drugim wypadku to się trzeba odwołać do takiej analizy, powiedzmy, długich. Właściwie no, Wallerstein jest oczywiście uczniem Brodela, w związku z czym jest tutaj ta teoria długiego trwania i powiedzmy próba wyjaśnienia długich procesów jako przesuwania się tych rdzeni, peryferii i marginesów. Naturalnie to nie jest takie bardzo proste, jak w tej chwili przedstawiam. Wallerstein sam się na przykład, powiedzmy Chinami, które są dość ciekawym paradoksem w tej chwili, takiego kraju, który zostawił sobie politykę komunistyczną, ale całkowicie sobie przestawił gospodarkę na kapitalizm. Otóż on tego nie wyjaśnia, ale wyjaśniają tego uczniowie, takiego włoskiego ucznia Giovanni Arrighi, który napisał parę książek, jedna z nich się nazywa Adam Smith w Pekinie. Ale to na marginesie. Okej. Okay. Otóż, proszę Państwa, moja teza, taka, żeby trochę tutaj, prawda, Państwa zniechęcić do spania, polega na tym, że nikomu się nie udało, że tak powiem, doprowadzić do skutecznej realizacji klasowych celów, jeżeli za głównych aktorów uznamy dwie strony zimnej wojny. Jak Państwo wiecie, od 1945 roku lekko się europejska polityka włożyła do zamrażarki, w tym sensie, że, prawda, rzeka Elba, czyli Łaba, stała się takim przerywnikiem. Po jednej stronie, prawda, robiono sobie kapitalizm, a po drugiej socjalizm państwowy. No i po obu stronach inaczej obiecywano zbawienie, prawda. Zbawienie po stronie zachodniej polegało na tym, że każdy miał szansę na domek z ogródkiem i awans do klasy średniej, a zbawienie po stronie wschodniej polegało na tym, że każdy miał szansę na to, w przyszłości żyć w raju bezklasowego społeczeństwa. No i jak teraz sobie spojrzymy na te obietnice, prawda, z okresu zimnej wojny, to trzeba niestety ze smutkiem stwierdzić, że zarówno elity zachodnie, jak i wschodnie okłamały swoje klasy niższe. Bo oczywiście, wiadomo oczywiście, bo byliśmy po stronie wschodniej, jak tu okłamały, no nie było społeczeństwa bezklasowego, w związku z czym to się raczej nie udało, ale po stronie zachodniej się okazało, zwłaszcza to w Stanach, widzę, jak się analizuje, prawda, dochody ludności od roku 70 do teraz, że jednak klasa średnia też się na skutek różnych takich dziwnych rzeczy, jak rok 2008, skurczyła. W związku z czym, no nie każdy będzie miał domek za ogródkiem, a jak każdy będzie chciał mieć, to się zrobi taki kryzys z nieruchomościami i z tanimi hipotekami, że raczej nic z tego nie wyjdzie. W związku z czym można powiedzieć, między wschodem a zachodem miała miejsce pewna symetria klasowa i w jednym i w drugim wypadku obiecano coś, prawda, klasom mniejszym i w jednym i w drugim wypadku z różnych powodów i w różnym wymiarze, ale jednak, że tak powiem, obiecanki okazały się faktycznie cacankami. No i proszę Państwa, w związku z czym należy się zapytać, jeżeli tak jest, jeżeli nie udało się przeskoczyć do wyższych klas i zaklepać sobie miejsca na górze, to w jaki sposób, proszę Państwa, wygląda walka klas w tej chwili, jak klasy można określić? Więc przede wszystkim już chyba tak można przewidzieć na podstawie tego, co powiedziałem do tej chwili, że nie bardzo jestem zakochany w tej koncepcji definicji różnic klasowych poprzez stosunek do środków produkcji. Z różnych powodów, a najważniejszy jest taki, że moim zdaniem w różnych kontekstach historycznych i w różnych okresach czasu inaczej wyglądają, przesuwają się granice klasowych tożsamości. Nawiasem jest to samo, co mówię o klasach, dotyczy narodu, dotyczy rasy, dotyczy bardzo wielu innych pojęć, przy których też tożsamość się w różny sposób, że tak powiem, wygina, w zależności od tego, jak chcemy. Dlaczego? No bo przede wszystkim dlatego, proszę Państwa, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w dzisiejszych społeczeństwach, i myślę tutaj oczywiście o tym, jakim społeczeństwem my jesteśmy, dysponując różnymi takimi śmiesznymi kawałkami metali, plastików i innych rzeczy, jak na przykład telefony komórkowe, iPady, laptopy i tego typu podobne zabawki. Otóż jesteśmy społeczeństwem, w którym procesy komunikacji uległy dużemu przyspieszeniu. I to w zasadzie już nawet w czasie realnym. W związku z czym istnieje duża łatwość mobilizacji, że tak powiem. Aczkolwiek oczywiście ta łatwość jest pozorna, bo naturalnie skoro już tak łatwo jest wszystkich zawiadomić o czymś, to trudno jest rozróżnić, co w tym zawiadamianiu jest ważne, a co ważne nie jest.
Możliwe są również różne formy indoktrynacji i powiedzmy mobilizacji ideowej, ale budowanie ruchów społecznych, do tego jeszcze dojdę, jest trudne, aczkolwiek już pierwsze, można powiedzieć, przebłyski tych nowych organizacji mamy. Proszę Państwa, myślę o tym OCW, czyli Occupy, przepraszam, OWS, czyli Occupy Wall Street i tak zwany ruch 99%, czyli jeden z rezultatów tego, co tam w tym Zuccotti Park sobie opodal Wall Streetu wyrabiali. Pytanie tylko brzmi, czy istnieje solidarność między tymi 99%, o których właśnie można powiedzieć, że nie należą do uprzywilejowanej elity, która ma najwięcej do gadania, jeżeli chodzi o dziedzinę ekonomiczno-polityczną i ideologiczną. No nie wiadomo, czy istnieje, proszę Państwa, dlatego że jeżeli się przyjrzeć na przykład temu, co Amerykanie sądzą o meksykańskiej ludności napływowej, no to widać, że raczej prawda, tam specjalnie nawet najbiedniejsi Amerykanie z nimi solidarni nie są. Ja pamiętam, kiedy jechałem kiedyś wzdłuż granicy meksykańskiej, spuściłem się przy Phoenix w Arizonie do granicy i dojechałem do San Diego, no to byłem parę razy zatrzymywany przez zupełnie nieoczekiwane takie blokady policyjne na środku pustyni, których w ogóle nie interesowały mnie dokumenty, samochód, ani nawet w ogóle czy potrafię prowadzić albo co, tylko kazali mi otworzyć bagażnik, bo byli zainteresowani tym, czy ja nie szmugluję robotników na swoją plantację, którzy nielegalnie przeszli przez granicę. No a w Polsce oczywiście trzeba, można zobaczyć, co się na przykład mówi o gazarbajterach ukraińskich, tam nawet w telewizji jakieś tam były rzeczy. Ale jednocześnie pojawia się próba jak gdyby uwzględnienia tych emigracyjnych procesów w życiu politycznym. Na przykład niejaki Tusk Donald pojechał z jakiejś do Anglii, żeby pokazać, że bardzo mu zależy na losie tych, prawda, Polaków, co tam w tej Wielkiej Brytanii sobie dorabiają. Z kolei Kaczyński pomyślał, że jeżeli gdzieś tam można głosy zdobyć, to może na ścianie wschodniej, czyli tam, gdzie jest, że tak powiem, trochę biedniej niż w Poznaniu. Ja akurat jestem z Poznania, więc kiedyś się nająłem do pracy w Rzeszowie, do jakiejś szkoły zarządzania, żeby sobie obejrzeć trochę, jak tam wygląda. No i oczywiście wygląda inaczej, ale można powiedzieć, że infrastrukturalnie no, chłopcy gonią, a jeżeli chodzi o przemysł lotniczy, to nawet stoją dalej niż Poznań. Dobra, ale gdzie wobec tego, że tak powiem, są te klasy? Otóż, proszę Państwa, można powiedzieć, że walka klasowa w skali światowej jest w dużej mierze zakłócana przez różne takie nierówności, które jak gdyby z grubsza korespondują do nierówności między rdzeniem a peryferią i marginesem. I tu, proszę Państwa, żeby zrozumieć i w jaki sposób to wpływa na nową rekrutację do klas społecznych, należy sobie uświadomić, że pod koniec XIX i w pierwszych 20-30 latach XX wieku różnica między Europą a Stanami, to znaczy różnica między szansami młodego, ubogiego człowieka w Europie i w Stanach była taka, że gdyby on został w Europie i tu szukał pracy w przemyśle albo w rolnictwie, to zarobiłby 5 razy mniej niż gdyby wyemigrował do Stanów. No i to wystarczyło, żeby prawda, te setki tysięcy, a na dłuższą metę miliony Europejczyków zostały wessane przez porty w Rotterdamie, Hawrze czy Hamburgu i wyjechały, czy powiedzmy w Irlandii, i wyjechały sobie do Stanów w ramach emigracji. Otóż proszę Państwa, w dniu dzisiejszym, jeśli się spojrzy na to, jakie są różnice między możliwościami właśnie takimi zarobkowymi, powiedzmy w Birmie i Somalii z jednej strony, a w Stanach z drugiej, no to widać, że ta różnica raczej trochę wzrosła, więc trudno się dziwić, że na przykład płaci się duże pieniądze handlarzom ludźmi, albo że na przykład się ryzykuje w jakichś przeciekających łódeczkach przeprawę przez Morze Śródziemne do Włoch czy do Hiszpanii. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o różnice te dochodów, to one również istnieją, proszę Państwa, na poziomie pracy wykwalifikowanej. Takie są różne śmieszne dane, że na przykład, tutaj mam takie dane, the average wage of a building laborer in Madrid, $2.56 w dolarach amerykańskich, jest o 90% wyższa niż szefa działu w firmie w Bombaju, która wynosi $1.35 na godzinę, podczas gdy płaca nowojorskiej robotnicy
5,34 na godzinę jest 300% wyższa. No więc tutaj Państwo widzicie, że to się przenosi, że tak powiem, na różne rewiry, w związku z czym walkę klasy dzisiaj rozpatrywać również, że tak powiem, w kategoriach socjologii na to hoarding opportunities, czyli jak gdyby gromadząc różne okienka szans. Z tym, że proszę Państwa, tutaj jest jedno pytanie, które postawił pewien poznański socjolog. Poza tym nie wiem, dlaczego się wszyscy w ogóle zajmują emigracją. Może dlatego, że dwoje poznańskich pracowości, to oni już tutaj są chyba doktoranci na kulturoznawstwie, pojechało się, najęło do pracy przy zbiorze winogron w winnicach we Francji i napisało cudowny, zupełnie online, zresztą dostępny, możecie Państwo wygooglować sobie tekst, pod tytułem Praca na saksach zmienia na maksa. Właściwie sobie Państwo wygooglujcie ten tytuł, rzecz rewelacyjna zupełnie, bardzo, bardzo, bardzo taka dojrzała i tak pokazująca, że prawda, różne grupy ludności, różne wiekowo, różne narodowościowo się spotykają właśnie na tych różnych sezonowych migracjach i tam bardzo, bardzo ciekawe rzeczy były. Ale pytanie jest takie, gdybym Państwa teraz zrobił takie referendum na tej sali, proszę Państwa, młodzi Polacy, prawda, dostają tutaj wykształcenie, prawda, pierwsze cukierki i w ogóle i potem, prawda, hop, lecą sobie do Irlandii i do Anglii i tam najlepsze lata swojego życia, kiedy są najlepszą siłą roboczą, poświęcają, a potem na starość, jak już trzeba się nimi zająć, bo są niedołężni, to wracają tutaj. Kto na tym korzysta? No i teraz, proszę Państwa, pewien poznański socjolog, który się nazywa Jakub Iszański, napisał bardzo śmiałą tezę, że ta emigracja zarobkowa do krajów rdzenia, to jest coś w rodzaju nielegalnego dopingu w rozwoju społecznym. Że oni nie są w konkurencji z nami uczciwi, tak jak Lance Armstrong, po prostu oszukują, bo się sprycują tymi emigrantami, korzystają z nich, potem wyssają, odrzucą i tak są lepsi i są przed nami. To jest pierwszy punkt widzenia. A drugi punkt widzenia. No tak, ale przecież większość tej emigracji nie emigruje na całe życie. W dniu dzisiejszym emigracja nie jest to, że wszystko sprzedało, pojechało za ocean, się nigdy nie wróciło, tylko ona bardzo często jest okresowa albo nawet tylko sezonowa. I w związku z czym jak wracają, to już się na przykład nie godzą na zbyt autorytarne warunki w pracy i tego typu rzeczy. W związku z czym wnoszą, że tak powiem, jednocześnie dużo tutaj, nie mówiąc o tym, że tak zwane remittances, czyli to, co przysyłają w zarobkach do Polski, to jest ponad 10 miliardów euro rocznie. To jest, proszę Państwa, nie jest to oczywiście bardzo dużo w porównaniu z takimi dużymi narodami emigracyjnymi, ale to jest bardzo respectable, że tak powiem, i w Europie wyglądamy pod tym względem całkiem nieźle. Więc kto bardziej na tym korzysta? Kto tu jest dopingu? Nie wiemy, ale to na pewno wpływa na nasz pogląd na walkę klas. Tu nawiasem mówiąc jeszcze wykorzystałem się tytuł Zombarta, takiej pracy z 1904 roku, Warum gibt es keinen Sozialismus in Vereinigten Staaten, czyli czemu nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych. No tam oczywiście różne rzeczy wymieniam, między innymi to, że lepiej zarabiają i to, że są lepiej spacyfikowani, ale nie powiedział rzeczy najważniejszej. Otóż proszę Państwa, i tu jest właśnie to moje przejście od takiej już klasycznej walki klas do tej nowoczesnej walki klas, którą się prowadzi nie tylko, proszę Państwa, na pokładach naszych samolotów, że tak powiem, czy w biurach, fabrykach, czy w polityce, ale również w dużych galeriach handlowych i w różnych internetowych Allegrach, czy innych takich. Otóż, proszę Państwa, nie Freud wpłynął, że tak powiem, swoją teorią, że można sobie trochę posterować poświadomością i pragnienia skierować w jakąś stronę, na to, jak w tej chwili wygląda marketing również polityczny, ale jego kuzyn, który się nazywał Bernays i który mianowicie został zapytany przed rokiem 28 przez przerażonych producentów w Stanach Zjednoczonych, jak wyjść z kryzysu, skoro mamy duże moce przerobowe, ale nikt cholera nie chce kupować naszych towarów. I w szczególności zwrócili się do niego producenci papierosów, stary, no spada, splajtujemy, co zrobić. I Bernays wymyślił, nawiasem mówiąc, właśnie mu to podpowiedzieli psychoanalitycy, zapytał sobie, słuchajcie, co to jest ten papieros dla kobiet? Jak to zrobić, żeby kobietki zachęcić do palenia? Proszę Państwa, musicie Państwo sobie zrozumieć, w tym czasie kobiety nie paliły papierosów. Nie dlatego, że nie chciały, a tylko dlatego, że to nie wypadało po prostu. Jak kobietka na ulicy paliła papierosem, to zapewne już taka podejrzane konduity i nie z dobrego towarzycha, no raczej lepiej się nie pokazywać z papierosem w ustach. No i w związku z czym zapytał tych psychoanalityków, z czym się kobietkom kojarzy
papieros. No i ci psychoanalizy po długiej i skrupulatnej analizie pisów Freuda powiedzieli, oczywiście z penisem. To jest symbol faliczny. No to wtedy on wymyślił taką kampanię reklamową, że właśnie kobiety rzucą wyzwania tej męskiej dominacji. Jak se zapalą tego ćwika, to będą dumnie, prawda, z tym symbolem palicznym paradowały samym środkiem trotuaru, nie tam gdzieś po bokach, po bramach albo ukradkiem. No i jak pomyślał, tak zrobił. Na paradzie, prawda, 4 lipca 1928 roku przekonał debiutantki, młode Amerykanki, żeby sobie tutaj przy podwiązkach umieściły paczki papierosów, żeby miały przy sobie zapałki. W pamięci, jak one tam szły, to na dany znak wszystkie zapaliły papierosy. To się nazywało The Torch of Freedom, pochodnia wolności. Wiecie Państwo, statua wolności, liberty i tak dalej. Oczywiście wszyscy dziennikarze się na to rzucili, bo to prawda piękne, tyle młodych kobiet zapala naraz papierosa. No i od tej pory, prawda, wszystkie kobietki szczęśliwie zarabiają na raka płuc, prawda, z paleniem papierosów. Ale to, proszę Państwa, było jak gdyby takie skierowanie pewnych pożądań społecznych w pewnym kierunku, które pokazało, jak dalece można skutecznym marketingiem i PR-em sterować pewnymi rozwiązaniami społecznymi. Do tego stopnia, że niektórzy moi koledzy amerykańscy, którzy się zastanawiają nad tym, czy są w stanie zorganizować jakiś ruch społeczny, który doprowadzi do rewolucji, mówią, że tylko pod warunkiem, jeżeli w pobliżu będzie dostatecznie dużo Starbucków i dostatecznie dużo kafe latte, bo inaczej żadna rewolucja się nie uda. Otóż, no i w związku z czym, jak Bernaysowi tak się udało, to mu prezydent Hoover pogratulował, powiedział, że wreszcie udało się panu moich obywateli zamienić w maszynki do poszukiwania szczęścia. No bo jeżeli państwo się zastanowicie, ile czasu poświęcacie państwo tygodniowo na to, żeby się trenować w roli konsumenta, klienta i nabywcy, a ile czasu w swoim życiu poświęcacie na to, żeby się trenować w roli odpowiedzialnego obywatela, no to proporcje są zatrważające. Odpowiedzialne obywatelskie zachowanie raz na 4 albo 5 lat, wiecie, wrzucić jakąś kartkę do jakiejś dziurki i to jest w ogóle cały, że tak powiem, trening, żeby być odpowiedzialnym obywatelem. A jeżeli chodzi o zachowania konsumenta, ćwiczymy się od rana do wieczora, nieustannie poświęcając, wypróbując się wszystkie żyły z siebie, żeby tylko jak najlepiej nam się to udało. W związku z czym jest tu pewna jednak dysproporcja. Nawiasem mówiąc, na takich dysproporcjach właśnie te indywidualizacje bardzo korzystają naturalnie właśnie rynki. No, podam tutaj mój ulubiony przykład, że tak powiem, reklamy, która w sposób zręczny pokazuje, masowo indywidualizuje, że tak powiem. Otóż reklama ostatnia, no Saba, no akurat może nieszczęśliwy przykład, bo South Banku zbańczył oczywiście totalnie, ale była taka. Saab, samochód nie dla każdego, czyli dla ciebie. No pięknie, prawda? Jednocześnie nie dla każdego, to coś elitarnego, czyli dla ciebie. No ale ponieważ to jest masowa reklama, więc oczywiście wiadomo, czego dotyczy. Tak. Także można powiedzieć, że ta autoindoktrynacja pracownika, klienta jest bardzo, podaje taką ikonę współczesności, no bo to oczywiście jest przykład bardzo udanej takiej właśnie reklamy. Ja parę razy mi się zdarzyło przypadkiem przechodzić koło właśnie tych sklepów Apple'a w Nowym Jorku czy w Londynie w momencie, kiedy coś tam akurat rzucali na rynek jakiś towar. No i muszę powiedzieć, że to było coś wspaniałego, prawda? Ten czysty, żywy ruch społeczny, kto pierwszy dorwie się, prawda, i da się pokazać z nowym gadżetem w ręku. No i tutaj zacytowałem takiego francuskiego teoretyka, André Gorza, który twierdzi, że właśnie dzięki temu, że się taki masowy indywidualizm stworzyło poprzez zawładnięcie wyobraźnią społeczną, no to można powiedzieć, że w ten sposób wypiera się jak gdyby możliwość stworzenia alternatywnych programów. To nie dlatego, że się mówi, no nie, no to prawda, chcesz obalić system, to zaraz cię wsadzimy do więzienia albo będziemy cię prześladować, tylko po prostu nie stwarza się, że tak powiem, stwarza się taki tłok w przestrzeni tej wyobraźni społecznej, że nie ma tam miejsca specjalnie, gdzieś tam na marginesach się jakieś przemykają tylko wiadomości inne. Także on nawet Gorz to nazywał fałszywą monetą naszych marzeń, to co właśnie wypełnia tę przestrzeń społeczną. Dobrze. Teraz, proszę Państwa, pytanie się leczy do wszystkich, czy jest tak beznadziejnie, że powinniśmy tylko poświęcić po prostu temu, że jak najlepiej przeżywać to, co konsumujemy i żeby nam to jak na najlepsze wychodziło, bo i tak nie da się żadnego ruchu społecznego wywołać? No chyba nie. Myślę, że nie i to z paru powodów. No po pierwsze są empiryczne dowody na to,
że jednak ludziom udaje się skrzyknąć do działania, jeżeli tylko udaje mi się rzeczywiście dostrzec w porę i trafnie odcyfrować, że tak powiem, odczytać możliwe konsekwencje jakiegoś zagrożenia. Jednym z takich sposobów, który już znamy, to jest oczywiście ten sposób ekologiczny, ale przedtem jeszcze powiem o czymś mniejszym. Mianowicie były takie, bardzo wszystkich zaskoczyło, kiedy stosunkowo drobny akt antypiractwa, prawda, internetowego, czyli ACTA, został zaproponowany parlamentom, sądzono, że to po prostu minie bez echa, paru polityków podpisze i nikt tego nie zauważy. Nagle się okazało, że w większości krajów europejskich na ulicę wyszły dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi. Każdy był zdziwiony, co się dzieje, dlaczego taki stosunkowo drobny akt właściwie posłuszeństwa pewnym aktom prawnym związanym z własnością intelektualną i tak dalej, nagle wywołały takie protesty. Otóż mnie się wydaje, że dlatego tak było, że zdano sobie sprawę, że jeżeli ta regulacja tej właśnie strefy w tym momencie pójdzie za daleko w stronę ustawiania, że tak powiem, kasy przy wejściach, przy dostępie do internetu, no to może to po prostu zagrozić uczestnictwu w jakimkolwiek, że tak powiem, szerszym życiu społecznym bardzo wielu ludziom, dla których czasami ten bardzo niski albo nawet zerowy abonament oznacza, że można w pełni uczestniczyć w wielu, że tak powiem, komunikacjach, niekoniecznie ponosząc tego kosztu. Nawiasem mówiąc, w ogóle wyczuto również tutaj trafnie, że cały nasz system, że tak powiem, własności intelektualnej, przeniesiony właśnie, własności przeniesionej na produkty kulturalne, tak zwane cultural contents, czyli treści kulturalne, powiedzmy, jest w pewnym sensie dziwaczny, głupi i anachroniczny. No, proszę Państwa, jeżeli Państwo właśnie płacą przecież za treści kulturalne, to w zasadzie w dalszym ciągu kasy są ustawione nie przy treściach kulturalnych, przeżyciu, które nam zapewniają, tylko przy jakichś ich materialnych nośnikach, na przykład przy krześle, które stoi na sali, w której akurat ktoś gra na pianinie, czy na przykład przy papierze, na którym jest wydrukowana książka, która jest powieścią, którą Państwo chcecie przeczytać. W związku z czym to jest bardzo niedoskonała i lekko głupawa forma, że tak powiem, powiązania tego z rynkiem i w związku z czym jest rzeczą jasną, że trzeba będzie tutaj coś nowego wymyślić. I wcale nie jest najlepszym sposobem przeniesienie tego po prostu na jakiś taki sposób, w jaki się na przykład cegły czy samochody sprzedaje, bo to jednak jest coś innego niż cegły czy samochody. W związku z tym cała sprawa własności intelektualnej, myślę, jeszcze wielokrotnie będzie rozrywana na nowo i będzie dyskutowana, bo prawdopodobnie my sami jeszcze dokładnie nie wiemy. Nawet sobie sprawę, że tutaj jest parę już rzeczy się wyłania. Na przykład korporacja Disneya różnymi się w różnych okresach posługując technikami, de facto przedłużyła ochronę praw autorskich na myszkę Mickey do 70 lat. Mimo, że normalnie początkowo było 7, a potem 14. No i tu już widać, jakie to są absurdy. A jeszcze kolejnym absurdem, mówiąc z zakresu ochrony własności intelektualnej, były represje w Londynie w czasie ostatniej olimpiady przeciwko pewnej biednej kwiaciarce, która ze kwiatków ułożyła kółka olimpijskie. No i przyszli chłopcy i powiedzieli, że ma to zdjąć, bo sponsorzy zapłacili po 100 milionów dolarów i mają monopol na kółka olimpijskie, więc won tam z własnymi kółkami. No, można oczywiście, tylko że to od razu pokazuje, jakie to są, prawda, absurdy i jak sztuczne i niedoskonałe są te nasze sposoby regulacji tego. A przypuszczam, że trzeba to regulować inaczej, dlatego że ja osobiście sądzę, że w najbliższym czasie tak zwana proprietary knowledge nie będzie w ogóle związana z samą wiedzą, bo ta będzie już dostępna ogólnie w internecie, a będzie związana raczej z pewnymi, powiedziałbym, jak to powiedzieć, brokered packages, z pewnymi aplikacjami przystosowanymi do różnych celów. Natomiast sama wiedza jako taka, moim zdaniem, będzie prawdopodobnie dostępna wszystkim. Próbuję się ten problem rozwiązać, posługując się, bardzo to ostatnio często udaje mi się, że tak powiem, wygooglować, takimi pojęciami jak kapitał społeczny, kapitał kognitywny, kapitał kulturalny, kapitał intelektualny. No ładne to są pojęcia, tylko też nie wiem, czy mają sens. Uważam, że tam jednak jest, no można oczywiście się posługiwać metaforami. Można mówić, że jeżeli na przykład
ja się bardzo dużo nauczyłem, dostałem bardzo dużo dyplomów i różne królewny mi płacą pieniądze za to, że się wymądrzam, no to mam jakiś kapitał kulturalny. No tak, można tak mówić oczywiście, ale to przecież widać od razu, że jest to absurdalne, jeśli to porównać do tego, jak kapitał działa. Jeżeli ja mam na przykład $1 000 000 i komuś na przykład to dam albo zainwestuję i stratę, to po prostu już go nie będzie. Natomiast tutaj, jeżeli ja mam dużą wiedzę i się z nią z ludźmi dzielę, to ja wcale jej nie tracę, mimo że oni ją zyskują. W związku z czym to nie jest ten sam rodzaj obrotu kapitałem, jaki dotyczy kapitału na przykład finansowego. No i proszę Państwa, to mnie doprowadza do wreszcie punktu, że tak powiem, centralnego, tego, do czego będzie walka klas, że tak powiem, zdążała. Otóż gdybyśmy, proszę Państwa, się urodzili około roku 1000, to byśmy na pewno uważali, że wszelkie walki, również klasowe, tylko do jednego muszą zmierzać, do tego, żeby nasze serduszko było czyste i żeby duszyczka poszła prosto do nieba. Wśród moich przyjaciół są zdania podzielone na temat chodzenia do nieba. Niektórzy twierdzą, że warto się tam dostawać ze względu na klimat, ale niektórzy twierdzą, że jeżeli chodzi o towarzystwo, to raczej piekło było ciekawsze. W każdym bądź razie ideał zbawienia duszy na pewno byłby wtedy obowiązujący. Gdybyśmy się urodzili około roku 1850, albo nawet 80, to byśmy sądzili, że jedynym godnym celem jest zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, wyzwolenie tych biednych robotników z tych strasznych slumsów Manchesteru i innych tam Kalkut. Natomiast, ponieważ się urodziliście Państwo dużo później, więc jak Państwo tylko zamkną oczy i zaczynają marzyć o przyszłości, na pewno jawi się Państwu zielony raj tak zwanego sustainable development. Po polsku się to tłumaczy trochę nieprecyzyjnie jako zrównoważony rozwój. Chociaż właściwie sustainable to znaczy no nie tylko zrównoważony, ale również taki, co daje się utrzymać na dłuższą metę, że tak powiem, do utrzymania. No i to jest teraz właśnie taki zielony raj, że wszyscy byśmy chcieli żyć w takim społeczeństwie, co się nie tylko rozwija, ale jeszcze się tak rozwija, że nigdy nikogo nie zabije, ani nie zniszczy, tak że naszym dzieciom już w ogóle tutaj nic nie zostawimy. I to oczywiście jest jakaś tam wizja, która się stopniowo wyłania i prawdopodobnie te nowe różne klasowe konflikty będą tego dotyczyły, aczkolwiek trudno jeszcze przewidzieć, jak się to, że tak powiem, rozłoży. Na razie widać, że nawet McDonald's, prawda, dumnie mówi, że oni też are going green. No i proszę Państwa, to jak obiecałem, ponieważ jesteśmy na uniwersytecie, więc oczywiście musi być podsumowanie, prawda, i główne wnioski, które należy wyciągnąć. No i tutaj właśnie mam takie nieśmiałe podsumowanie. No więc, że Solidarność była ruchem społecznym i była ruchem zniewolonych obywateli, którzy się wyzwalali i stopniowo zaczęli sobie uświadamiać, że wyzwolenie wymaga od nich również tego, żeby przejść do formowania projektów politycznych. No i formułują je do dzisiaj. I, że tak powiem, się o nie spierają i bardzo dobrze. Drugie, że dzisiejsze walki klasowe nie są oparte wyłącznie na stosunku do środków produkcji i że, no i na, że tak powiem, miejscu w podziale pracy przemysłowej, zresztą nigdy nie były. W ogóle same sprawy różnych rodzajów pracy i w tym pracy, że tak powiem, wytwórczej też zaczynają wyglądać inaczej, no zwłaszcza poprzez pewne zmiany, które w naszych procesach społecznych, a głównie oczywiście w procesach produkcji, odgrywa pewien czynnik, który kiedyś był, że tak powiem, rutynowy albo zmieniał się powoli, czyli wiedza. Bo ponieważ wiedza zmienia się najszybciej, w związku z czym wszystkich elementów, że tak powiem, z których teraz składa się na przykład proces produkcji, w związku z czym również chyba podziały na klasy też się zmieniają inaczej. I trzecie, że to co powiedziałem, że ani komuniści, ani kapitaliści nie zbawili klasy robotniczej. Czwarte, że jeżeli chcemy zrozumieć obecnie zachodzące procesy walk klasowych, to powinniśmy się zastanowić na to, w jaki sposób rekrutacja do klas niższych i wyższych przebiega w epoce emigracji. To znaczy na przykład, jeśli ja zadeklaruję, że w 500 000 natychmiast inwestuję w założenie własnego zakładu, to mam od razu zieloną kartkę do USA. Ale również, jeśli nie mam 500 000, ale jestem specjalistą ICT od na przykład projektowania różnych architektur software'owych, to też będę miał. A więc widać, że tutaj jak gdyby walka klas stwarza okazję w różnych rewirach. No i wreszcie, nie tylko w USA nie ma socjalizmu, ale i nie ma solidarności klasowej na skutek indywidualnej konsumpcji, naszej tresury, w tym, że tylko właśnie indywidualna konsumpcja zawiedzie nas prosto do nieba,
przejdziemy go, skolekcjonujemy 200 i tak dalej. Oraz jej ideologicznej otoczki, przez którą przebijają się już pierwsze ruchy takie jak Occupy the Wall Street, 99%, albo Parecon. I tu właśnie zakończę takim fragmentem autobiograficznym, mianowicie kiedy napisałem tę książkę jeszcze jako Stanisław Starski, Struggling Classless Poland, to ją wysłałem do Majka Alberta, który wydawał też Chomskiego, taką prowadził polskie wydawnictwo w Bostonie South End Press, zresztą istnieje do dzisiaj. I Mike to wydał i nawet zaopatrzył we własne posłowie, dlatego że potem się zrobił stan wojenny i trudno mi było się komunikować. A potem, kiedy myślał o tym, co powinno się robić, żeby możliwe było jednak lepsze społeczeństwo, przy którym nie marnuje się aż tyle zasobów, wymyślił taką książkę, którą zatytułował Parecon, co jest strutem od Participative Economy. Czyli od gospodarki uczestniczącej. Z grubsza rzecz biorąc, zakwestionował tam prawo do podejmowania decyzji ekonomicznych, które jest mocno zmonopolizowane przez tylko niektórych z graczy na scenie ekonomicznej. No i proszę Państwa, myślę, że to jest jakiś taki temat do pomyślenia na przyszłość. Nawiasując Państwu jako studenci na przykład też możecie się na tym zastanowić, jak to jest, że prawda, uniwersytet, taka organizacja, gdzie macie taką dużą przewagę liczebną, jest całkowicie prowadzona przez nadmiernie otłuszczonych starszych facetów, którzy mają na przykład prof. przed nazwiskiem. No i jak to się dzieje, prawda? Dziękuję bardzo. Za tę prowokację na Uniwersytecie Gdańskim. Mamy do 15.30 czas na dyskusję z naszym gościem, więc zapraszam Państwa do zadawania pytań. Ja ich mam zadać trochę, więc ucieszę się, jeżeli Państwo. Ale proszę śmiało podnosić ręce, podejść się z mikrofonem. Panu opisuje pewne przemiany, jakie miały miejsce na obszarze, do powiedzmy, połowy wieku. Mówi Pan o ruchach, o zmianach, daje Pan przykłady, jak to się realizuje, jakie działania pociągają ze sobą inne działania, jak to się wiąże. Ale ja mam pytanie do Pana, czy Pan ma taką koncepcję, jaka zasada za tymi ruchami stoi? Czy jest jakaś idea przewodnia, jakiś duch dziejów, który to prowadzi, czy też to jest chaos, który potem jakby do końca sobą nie panuje, jest ten chaos, się wyłania jakaś jedna idea, która okazuje się trafna. Ale jeżeli taki to przyjmiemy, to dlaczego trafna ta, a nie inna? Czy jest jakiś porządek dziejów w Pana ujęciu? Pan to wygląda dokładnie niż ja, także prosiłbym o jakąś podpowiedź. Okej, okay, no więc tak, nie wierzę w to, że jest jakaś taka nadrzędna idea, taka powiedzmy taki sens jak gdyby wsadzony z zewnątrz, prawda, jak intelligent design na życie. No, można powiedzieć tak, że konflikt, który się rozegrał w Pensylwanii przed jednym z sądów, gdzie się starli rodzice dzieci, którzy chcieli, żeby dzieci uczyły się nie tylko teorii Darwina, ale również teorii intelligent design, czyli inteligentnego zamysłu, krótko mówiąc poglądu, w myśl którego nie jest możliwe, żeby tak wspaniały gatunek jak nasz powstał w wyniku ślepego przypadku, że się geny zmiksowały jak w kasynie i coś tam wyszło fajnego, tylko musiała tam być jakiś tam specjalny zamysł, którego z grubsza nie wiadomo, kto tam wsadził, nie mówi się Bozia, bo to byłoby już za szybko, prawda, objawienie, ale że tam coś bardziej było takiego skomplikowanego i bardziej ukierunkowanego niż przypadkowy dobór naturalny. No więc tak, nie sądzę, żeby tak właśnie było, że tam ktoś nam kiedyś wsadził jakaś siła wyższa, jakiś kierunek rozwoju i tam powinniśmy się rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest chaos, to też bym nie powiedział. Posłuchaj tutaj przykładem, który mój przyjaciel Włoch zawsze podaje. Jeśli się zajedzie na przykład na dworzec w, powiedzmy w Londynie czy tam w Amsterdamie i wysiądzie się, żeby poszukać taksówki, to się zobaczy sznur taksówek i wsiądzie się do pierwszej i odjedzie. I wszystko jest ok, bo widzimy, prawda, że ta jest pierwsza, wolna, więc do tej wsiadam. Kiedy się przyjedzie na przykład do Włoch i się wyjdzie przez stacjonę Termini, to się widzi, że jest wiele taksówek, w naszym zdaniem, na pierwszy rzut oka, bezładnie rozstawionych po całym stacjonie Termini. Jezus Maria, do której tu wsiąść?
problemu jednak okazuje się nie ma, bo w momencie, kiedy stajemy tam z walizkami i wyraźnie wyglądamy na szukające taksówki, to jedna z nich podjeżdża, zabiera nas i jedzie. I wtedy rozumiemy nagle, że nie było wcale niezbędne do tego, żeby wszystko dobrze działało, żebyśmy my wiedzieli, która taksówka jest pierwsza wolna. Oni muszą wiedzieć i zareagować i to nam wystarczy. I w związku z czym to samo mogę odnieść tutaj mutatis mutandis do tego pytania, że nie wszyscy, którzy uczestniczą w jakimś wydarzeniu historycznym, muszą dokładnie wiedzieć, w którym miejscu stoją taksówki, z której ich tam przewiozą w lepszą przyszłość. Wystarczy, że przynajmniej niektórzy w niektórych sytuacjach taką świadomość mają. No i jeżeli takie coś się pojawia, do czegoś takiego dochodzi, no to wtedy mamy do czynienia z czymś fajnym, z uczeniem się po prostu do przemytu. Z tym, że nie spodziewajmy się, że wszyscy natychmiast to zrozumieją, ale też być może nie jest to konieczne do udanej akcji. Zapraszam Państwa do pytań. Proszę poczekać jeszcze na mikrofon, będzie Pan słyszalny. Może chciałem zadać te pytanie dotyczące samej tej kluczowej koncepcji pana profesora klasy społecznej, tak? No bo pan profesor mówi, że to jednak nie może być taka w klasycznym tego rozumieniu ekonomiczna klasa, no ale jednocześnie tu słyszymy, mówimy o klasie robotniczej, że tam socjalizm ją zawiódł, a klasa wyższa rośnie w społecznościach, prawda, kapitalistycznych. No więc tutaj profesor posługuje się tą jednak taką ekonomiczną pojęciem klasy. Tak, no właśnie, no więc jakie to pojęcie klasy byłoby użyteczne, żeby też nam pokazać, jaki jest sens tego konfliktu, który zresztą widzimy, bo mamy go empirycznie, prawda, żeby pokazać, jaki jest sens tego konfliktu i do czego to zmierza? Czy rzeczywiście, czy istnieje coś takiego jak taki główny konflikt społeczny, prawda? No, można by przypuszczać, no, nie wiem, jak pan profesor uważa, prawda? Czy istnieje coś takiego, czy można te ruchy ekologiczne i akta gdzieś podciągnąć po taki wspólny mianownik, żeby tam był, można było odszukać tego głównego konfliktu społecznego i popatrzeć, gdzie ta dynamika klasowa, jak powiedzmy oddziaływuje na ten konflikt i skąd on wypływa. No tak, pewnie jest trudne. Oczywiście mogę się wykręcić i to dość nawet szybko, mówiąc, że co prawda posługuję się jeszcze językiem obciążonym tymi skojarzeniami z klasami ekonomicznymi, ale niekoniecznie właśnie tak je definiuję. Ale to byłoby zbyt łatwe rozwiązanie, bo faktycznie można powiedzieć, że jednak te marksowskie definicje w dalszym ciągu są z nami w tym sensie, że kiedy rozpatrujemy pewne konflikty, to patrzymy, gdzie są underdogs, a gdzie są ci, którzy na tym lepiej wychodzą. I wydaje nam się, że z grubsza przeważnie wychodzi, że są te różnice sprowadzalne do właśnie no, tego, jaka jest sytuacja w procesie produkcji i tak dalej. Jednocześnie jednak widzimy, że tak powiem, bardzo się wzbogaciło nasze rozumienie klas i rozumiemy, że różnice w zamożności, w szansach życiowych, w stylu życia i tak dalej, które można osiągnąć w poszczególnych grupach społecznych, zależne są dzisiaj od wielu innych rzeczy niż tylko nasza... to ciś telefon, dobrze. Niż tylko nasza... Przez chwilę się przeraziłem, że to mój, ale jest włączony. Niż tylko, że tak powiem, nasza pozycja ekonomiczna czy wysokość dochodu. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na najważniejszą część pańskiego pytania i rzeczywiście na taką, która w istotny sposób odpowiedź na to pytanie może przesądzić o to, co, jak będziemy rozumieli dalszy rozwój polityczny naszych społeczeństw. Mianowicie o to, jaki jest wspólny mianownik, albo mógłby być wspólny mianownik, a najlepiej wspólny klasowy mianownik w tych wszystkich ruchach takich jak na przykład ACTA, Occupy Wall Street czy 99%. Nie wiem. No jest tam pewna idea ogólna, którą myślę, że można najlepiej wyrazić za George'em Orwellem. Otóż Orwell zapytany kiedyś o to, jaką zasadą się kierować, jeżeli chcemy zawsze w każdej sytuacji, analizując dany konflikt, zachować się fair, powiedział, that's simple, always side with the underdog. Czyli zawsze patrz, kto na tym najgorzej wychodzi,
i zobacz, co może zrobić dla tych właśnie. No i w pewnym sensie jest to prawda, bo ten underdog różnie w różnych okresach wygląda. Nawiasem mówiąc, w liczbach absolutnych to procent underdogów w światowej populacji nieustannie spada. To jest rzeczą fascynującą, że na przykład to, co się dzieje w tej chwili w Indiach czy w Chinach, przy olbrzymich przykładach marnotrawstwa, zanieczyszczenia, korupcji i tego, jednocześnie prowadzi do tego, że setki milionów ludzi żyją dużo lepiej niż pokolenie ich rodziców. To, proszę Państwa, jest niewątpliwy postęp, tylko ten postęp, i tu może moja częściowa odpowiedź na Pańskie pytanie, tylko że ten postęp prowadzi do sytuacji paradoksu, jeśli go rozwiążemy, to być może uda nam się tutaj do tego zrównoważonego wzrostu wlać jakiś sens, bo ja to widzę na razie jak taką religię lekko dziwną. Otóż niech pan sobie wyobrazi, że chce pan doprowadzić do tego, żeby w tych Indiach czy w tych Chinach było trochę mniej zanieczyszczenia. A to jest potworne, każdy kto przejechał przez duże miasta chińskie w ciągu ostatnich 5 lat wie, jaki to koszmar. Otóż przychodzi pan tam i mówi pan do tych Chińczyków i Hindusów, kochani, musicie zrozumieć, że za dużo chcecie kupować tych nowych samochodów, za często chcecie nimi jeździć, bo to strasznie zanieczyszcza powietrze i patrzcie, do czego to wszystko doprowadza. Na co oni równie grzecznie odpowiedzą panu coś takiego. A kiedy wy byliście jedyni w tych swojej zachodniej Europie i Stanach na tyle zamożni, żeby jeździć samochodami, to wszystko było okej. Okay. A jak nas stać teraz na samochody, to raptem jest nie okej okay ekologicznie? No i parę gestów jeszcze pokażę przy tym takich, z których będzie wynikało, że lepiej się powinien zająć uprawą działki, a nie czymś tak. No i oczywiście można powiedzieć, że jest to dylemat na miarę antycznego greckiego dramatu. Z jednej strony my mamy rację, mówiąc im, że prowadzą do sytuacji koszmarnej, która być może się skończy na wszystkim źle. Z drugiej mają rację, że nie mamy żadnego moralnego prawa, żebyśmy tak robili, póki to można było zrobić. No i teraz, jeśli ktoś wpadnie na pomysł na to, jak, że tak powiem, tę rozmowę rozwiązać w takim kierunku, żeby wszystkim się chciało trochę bardziej nie jeździć tym rowerem albo w ogóle mniej zanieczyszczać, no to będzie bardzo dobrze, tylko niestety ja takiego pomysłu jeszcze nie mam. Aczkolwiek jeździć rowerem bardzo lubię. Następne pytanie. Ja zacznę od tego, że bardziej identyfikuję się z dwoma moimi poprzednikami zadającymi pytania panu profesorowi, niż z odpowiedziami, jakie pan profesor im udzielił. Bo nie ukrywam, takie przemożne odczucie, jakie miałem, może to z racji tego, że przybrał pan taką formę ze względu na charakter sali, takiej łatwej komunikacji. I to moje przemożne odczucie po całości tego zapowiadanego dla mnie w sposób bardzo interesujący wykładu, to miałem odczucie pogłębionego chaosu. To taka refleksja, bo musiałbym się bardzo jednostkowo jakoś artykułować te wszystkie zmienne, które doprowadziły do tej syntezy. Natomiast korzystając z tego, że pan profesor wszedł w końcówce, w tą odpowiedź, która była odniesieniem takich naszych porządków. Powiem naszych, bo pan profesor też się z nimi w pełni identyfikuje, europejsko-atlantycko-amerykańskimi, na świat, Daleki Wschód, jeszcze 20-30 lat temu wymieniane Chiny byłyby zupełnie na innej pozycji niż teraz ze względu na to, co tam się po prostu stało, to pan profesor zauważył, prawda, komunistyczna polityka, otwarta gospodarka maksymalnego drapieżnego kapitalizmu, a o stopniu drapieżności świadczą to, te procesy, które dzieją się na chińskiej prowincji. Tak. To chciałem zapytać jako ten element do przodu. No chcę, żeby pan profesor jeszcze bardziej się zagmatwał po tej odpowiedzi. A jest jakieś miejsce w pańskich koncepcjach na to, żeby odnieść się do również innych możliwych podziałów? Bo rozumiem, że profesor mówi, że nie będziemy definiować pojęcia klasy, nie tych kategorii nauczył
profesor Rosowski i mam takie miękkie podejście do tego, żeby nie operować, ale również i Zygmunt Bauman, który w tamtym czasie, gdy byłem na studiach, no, mówił o marksistowskiej teorii społeczeństwa w sposób taki, jak w kanonie, prawda? I, ale potem i Antonio Gramsci, inni tacy. To chciałbym się odnieść i zapytać pana profesora, czy są jeszcze jakieś w pańskich koncepcjach miejsca, no na przykład taki podział nie klasowy, a na przykład na podział związany no, z narastającym konfliktem wielkich religii, prawda? No, jesteśmy zwariowani na punkcie terroryzmu, którego podłoże jest jednak wynikające z tego, że jest ogromna ilość ludzi, która przyjmuje fundamentalne podstawy swojej wiary. Jest to islam, też monoteistyczna religia, która w sumie, jeśli poszerzyć to na światowy dżihad, mówimy wszyscy, to znaczy o nas mówi, wy wszyscy jesteście niewierni, wasze miejsce jest w ziemi, prawda? Bo jest. Ja mówię po prostu o to, czy oprócz tylko rozpasanego konsumpcjonizmu, takiego, takiej polityki, którą kreują ci od designu i ci od PR-u i ci od marketingu i ci od reklamy, którzy wyprodukowali już nas, a przynajmniej starają się nas wyprodukować i podejrzewam, że w ogromnej zgodzie z ogromną ilością ludzi, którzy wchodzą w to, prawda? Tu niedawno, jak parę dni temu, w historycznej sali BHP, a potem w Akademii Sztuk Pięknych konferowaliśmy na temat tego, co się stanie z projektem młodego miasta. Tego, tych terenów na zabudowanych terenach Stoczni Gdańskiej, od której to się wszystko zresztą było akurat zaczęło, prawda? No i jest dramat kompletny, bo tamten projekt obejmuje główny, no taki moloch konsumpcyjny, takie wielkie centrum handlowe, jakiego jeszcze w Gdańsku nie zbudowane. To jest jedyny praktycznie, jedyne przesłanie, plus ogromna ulica, która to ma przeciąć i odciąć. No, porządek tamtego kawałka Gdańska będzie dokładną ilustracją rzeczy, o których pan profesor mówił z taką lekkością, że no tak, no tak to jakoś już jest. Według mnie tak to chyba nie będzie, bo nie sądzę, żeby młodzież była taka gotowa do tego, żeby to akceptować, a pewnie nie wpuści się na prowokacyjną końcówkę pana profesora, typu, że uniwersytet to nie jest ta społeczność, gdzie jacyś starsi, pan profesor określił jeszcze somatycznie, nie najlepiej, prawda, ale mający tytuły przed nazwiskiem, mają rządzić tą fajną, dynamiczną młodzieżą w najlepszym przedziale swojego życia. No tak, ale uniwersytet jest organizacją, w której ci właśnie tak wyglądający mają coś do przekazania tym, którzy chcą tego słuchać. I ten porządek jest do zaakceptowania, a w większej rzeczywistości społecznej, na przykład tego, co stanie się z młodym miastem w Gdańsku, maleńka sprawa, niekoniecznie. A tego, co stanie się w ogóle w wymiarze światowym, to już zupełnie niekoniecznie. Podejrzewam, że nie klasy, a kategorie społeczne będą chyba ważniejsze. Te kategorie typu demograficzne, młodzi, starzy. Różnica międzypokoleniowa jest w tej chwili tak fundamentalna. Zapóźnienia, wykluczenia technologiczne. No przecież odwróciliśmy niektóre naturalne porządki, że to dziadek nauczał wnuczka. Teraz wnuczek naucza dziadka i pomału wszyscy przyjmują, że tak ma być po prostu. Nie wiem, czy to się da utrzymać w dalszym ciągu, to znaczy, czy ten obecny wnuczek, który naucza swojego obecnego dziadka, gdy będzie dziadkiem, to też będzie wykluczany w stosunku do tamtych technologicznych nowinek tamtego świata za 80-70 lat? Trudno powiedzieć. Może się rozgadzamy. Niewątpliwie, ale mamy na pewno kilka punktów. Ten religijny, ten, tak, czy jest taka wizja, która w tym porządku tego świata, który pan profesor opisywał, zakłada to, że będziemy mieli, są tacy, którzy nas straszą, że to będzie generalny problem, kto jest na górze, a kto będzie na dole w dosłownym sensie tego słowa. Czyli nie klasy społeczne, a konflikt religijny, albo na przykład napięcia generacyjne czy demograficzne będą decydujące dla tego, w jakim świecie będziemy żyli. No więc tak, to bym powiedział, jak to teraz się posumi, powiem tak. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o religię, to myślę, że nie skorzystam z tego wyjścia, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, otóż opisałem w tej książce Cross-Cultural Competence, która po polsku wyszła jako kompetencje międzykulturowe,
gdzie tam analizowałem trochę Huntingtona, to The Clash of Civilizations. Najpierw był artykuł, prawda, w US Foreign Affairs, a potem Policy Foreign Affairs, a potem to była książka, a potem Huntington tuż przed śmiercią zupełnie zwariował i powiedział, że w takiej książce Kim jesteśmy, powiedział, że amerykański sen da się wyśnić tylko jeśli się go śni po angielsku, w pobliżu protestanckiego kościółka i przy białej skórze. No fajnie, prawda? Ale nie ma to nic wspólnego naturalnie już z rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o jego książkę Clash of Civilizations, czyli Zderzenie Cywilizacji, faktycznie była ona oparta na założeniu, że najpoważniejszym konfliktem będzie nieprzystawalność, krańcowa sprzeczność dwóch ideałów organizacji życia na Ziemi. Jedna, którą, że tak powiem, której przyświeca Biblia, i druga, której przyświeca Koran. No to oczywiście jest bardzo piękna fikcja, taka bardzo mocna retoryka polityczna, bo to prawda, łatwo to wykorzystać, mówiąc, o patrzcie, a oni to terroryści, bo nas atakują i tu się wysadzają w powietrze i tak dalej. Ale to oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, jak naprawdę wygląda islam jako światowa religia. Tylko tak się składa, że musiałem pracować dla Unii Europejskiej w latach 90. Byłem co roku przynajmniej miesiąc w Kairze. I że tak powiem, z bliska widziałem, jak to się przegryza w społeczeństwie egipskim. Pewnie z pewnym uprzedzeniem, bo to raczej jednak była warstwa wykształcona i wyższa, ale jednak również, że tak powiem, z pewnymi tam przerzutami na niższe klasy społeczne. I mnie się wydaje, że w ogóle jakiekolwiek uogólnienia na temat islamu są tyle samo warte, co uogólnienia na temat chrześcijaństwa, prawda? Że tutaj chrześcijanie to albo chrześcijanie to tamto. Tak samo w islamie. Islam jest oczywiście, doczekał się pewnych takich bardzo bojowych wykorzystań, które na przykład w ruchach takich jak Al-Kaida się stosuje, ale to naprawdę raczej jest margines niż norma. I myślę, że zróżnicowanie świata islamskiego, powiedzmy od Indonezji do poprzez Pakistan do Arabii Saudyjskiej jest bardzo duże i nie można mówić, większe że... niż chrześcijaństwo. Znacznie na większe nawet niż chrześcijaństwo. Pomijając już to, że trzeba tutaj zwrócić uwagę na pewien rodzaj takiego oszustwa historycznego, który Jack Goody nazywa the theft of history, kradzież historii. Otóż proszę Państwa, jeżeli tak ogólnie rzecz biorąc poskrobać trochę nas jako, że tak powiem, białych władców wszechświata, to można powiedzieć, że nasza wersja uzasadnienia naszej wyższości jest taka. Wszystkie społeczeństwa na Ziemi robiły różne rzeczy, tam grzebały w ziemi, prawda, coś tam na coś polowały, coś tam produkowały, ale tylko u nas się pojawił Leonardo da Vinci, tylko u nas się pojawiła wspaniała renesansowa kultura, która wybuchła indywidualizmem i rewolucją przemysłową, a potem udało nam się jako jedynym skonstruować taką teorię, która jest uniwersalna, demokratyczna i obejmie wszystkie ludy na Ziemi jako dzieci, prawda, w tej samej demokratycznej wspólnocie. Fajnie. Tylko że się zapomina przy tym, że cały ten renesansowy ta renesansowa eksplozja wiedzy, to było oczywiście stawanie na ramionach przede wszystkim Arabów, którzy skrzętnie przepisali na arabski to wszystko, co starożytni Grecy i Rzymianie napisali. I gdyby nie Arabowie, gdyby nie ośrodki w Bagdadzie czy w Kordobie, guzik byśmy dzisiaj wiedzieli o Platonie czy Arystotelesie, po prostu wszystko, co się złożyło na renesans, zostało poprzedzone renesansem łacińskim, bo co robili humaniści, proszę Państwa, w prerenesansie i renesansie? Sięgali do tych zbiorów arabskich, któreśmy zdobyli, prawda, podczas rekonkwisty w Kordobie i patrzyli, prawda, aha, to tu jest Arystoteles, dzieła wszystkie, no to lu, lecimy to na łacinę, a potem, a to lecimy to na te dialekty dziwne, takie jak jakieś hiszpańskie, polskie czy niemieckie. No i tam to robi i w ten sposób to powstało. Mało tego, Bizancjum, które było już zagrożone wtedy, wysyłało bardzo wiele, że tak powiem, wielu ludzi do miast państw włoskich, prosząc, żeby im tam, prawda, pomóc, bo to też chrześcijanie i są zagrożeni. No myślę, że jeszcze palcem nie kiwnęli, na ich złupili w ramach różnych tam pomocy, ale dostaliśmy to na przykład poprzez to, że na przykład tam architekci bardzo, bardzo wiele przesłali swoich tych, możliwość zbudowania kopuł takich jak świętego Piotra, bo do chwili zbudowania tej bazyliki największym kościołem chrześcijańskim na świecie była oczywiście Hagia Sofia, która dopiero w 1453 zrobiła się nagle meczetem. W każdym bądź razie, mówiąc teraz krótko i wracając do głównej odpowiedzi, właśnie ta taka uniwersalna propaganda, że tak powiem euro czy zachodnio centryczna, the West and the Rest,
której zresztą jeszcze dzisiaj nalegają niektóre Angole. Jest taki Angol, nazywa się Niall Ferguson i on jeszcze najlepsze pisze te książki, jakby żył w XIX wieku, prawda, i na koniu jeździł przez Afrykę Południową jak Churchill i strzelał do burów, ale to oczywiście to są już anachroniczne przypadki przeszłości. Natomiast już wiadomo w tej chwili, że tak powiem wymiana świata, a nawiasem mówiąc ten renesans nie byłby również możliwy przed Arabami jeszcze bez Chińczyków, bez Hindusów i tak dalej. I to wszystkośmy w pewnym momencie troszeczkę nam się udało lepiej skleić i wykorzystać, ale to wcale nie świadczy o tym, że prawda tutaj jest jakaś nasza wyższość. W związku z czym teraz, że tak powiem, wrócę do głównego nurtu odpowiedzi. Religia nie. Gdyż religie tak samo różnicują jak wszystkie inne, że tak powiem, działy procesów, że tak powiem, społecznych, a religia to jest pewien sposób na komunikację, przy którym się pewne reguły komunikacji przyjmuje. Akurat przypadkiem tutaj na temat religii trochę mogę powiedzieć chyba nawet z doświadczenia własnego, dlatego że jeszcze z czasów komunistycznych kiedyś przetargowałem jedną książkę z innym wydawnictwem na inną i przełożyłem na język polski, książkę Polaka zresztą, tylko napisano po angielsku, mianowicie Boheńskiego, taką książkę Boheńskiego Logika religii. Siła wyższa na pewno. Logika religii to jest książka, w której on po prostu pokazuje demarkację między sposobem mówienia w nauce i w religii. No, jak wiadomo, Boheński był człowiekiem bardzo niezwykłym. Był między innymi, na przykład mając lat 60, powiedział sobie, że dosyć tego lenistwa i zrobił sobie licencję pilota i latał po Szwajcarii samolocikiem, taką Cessną, ale przy tym był również doskonałym logikiem i po prostu jak gdyby usiłował wprowadzić coś w rodzaju praw ruchu drogowego dyskusji naukowców z ludźmi religii. Zresztą sam był jednym i drugim, był dominikaninem i był oczywiście bardzo wybitnym logikiem i filozofem. Także myślę, że te inne możliwe podziały na pewno nie, znaczy nie na pewno, raczej nie będą sięgały do religii jako tego głównego podziału, który będzie wytyczał jakieś tam wielkie konflikty. Religia oczywiście bierze udział w różnych konfliktach, no trudno, żeby nie brała, prawda? Ale na ogół w zlepku jednak z innymi motywacjami, a to ekonomicznymi, a to politycznymi, czy jeszcze innymi. Także sądzę, że to nie będzie samo. Natomiast to, co pan powiedział o tym podziale demograficznym czy generacyjnym, no to oczywiście może być prawda. Mój syn przysyła do mnie e-maile, które się zaczynają od słów mój drogi, chronologicznie zaawansowany krewniaku. Więc to jest w tym oczywiście coś, ale nie bardzo wiem co, bo mnie się wydaje, że minęła już ta pierwsza fala, prawda, zauroczenia tym e-biznesem, że tam, prawda, dziadkowie się rzucą, żeby się uczyć od wnuków. To pewnie tak nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o drugi, że tak powiem, przykład, który pan przytoczył, że jednak na uczelni to jest okej, że staruchy mają coś młodzieży do powiedzenia, bo oni jednak coś bardziej wiedzą, to prawda. Ale wydaje mi się, że w naszej prawie że podświadomości jest zakodowane w dużej mierze coś, co uważam za wybitnie szkodliwe. No proszę sobie zwrócić uwagę, co sobie myślał pan architekt, który projektował tę salę wykładową. Myślał sobie, że przyjdzie tu foto, jakaś balerina, jakaś prima balerina, sobie potańczy tutaj, a reszta będzie po prostu siedziała nieruchomość na tą prima balerinę gapiła. No ona nie będzie tańczyć, tylko będzie mówiła różne mądre rzeczy, ale on na jedno wychodzi, że będzie, prawda, jeden tutaj jakiś taki aktor od odgrywania różnych rzeczy albo wypowiadania różnych kwestii i będzie cała grupa milczących, prawda, unieruchomionych sztywno w tych swoich siedzeniach ludzi. A skąd właściwie wiadomo, że tak przebiega proces uczenia się? Że ja, prawda, mówię i to sera, tam się wpadają państwo do głowy i pa, zachodzi uczenie się. A może to jest tak proces bardziej jak ping-pong i może nawet byłoby dobrze, gdyby, prawda, dziadkowie, prawda, jeszcze bardziej się pochylali nad tymi, o, pochylać się, nowe polskie słowo, pochylać nad tym problemem, pochylali się nad tymi wnukami, a wnukowie się to podnosili, że tak powiem, do dziadku. Także ja bym tutaj powiedział, że uniwersytet też powinien się lekko jednak przepoczwarzyć. Ja uważam, że przy takim tempie zmian organizacyjnych w prawie każdej dziedzinie życia uważam za prawie graniczące z cudem prawie całkowite brak zmian na uniwersytetach. To znaczy, że my jeszcze wciąż jednak lecimy tym humboldtowskim, już przestarzałym, prawda, systemem, że nam się wydaje, że to jest tak, że najpierw my, prawda, najbardziej ci zasłużeni badacze schodzimy nocą w podziemia, że tak powiem, rzeczywistości, zakasujemy rękawy, jak ci rębacze przodkowi i tam rąbiemy te kawały wiedzy, wynosimy na powierzchnię, tu je, prawda, obrabiamy,
pakujemy i tu sprzedajemy dalej, żeby uszczęśliwiały coś. No tak, tak wiedza nie funkcjonuje w społeczeństwie oczywiście i to już wiemy, no, ale to jakoś bardzo powoli się to przegryza na język uczenia się instytucjonalnego i wciąż jeszcze, że tak powiem, nasze systemy edukacyjne no są dość jednak anachroniczne, a uważam, że to jest tym bardziej szkodliwe, że widzę przed dwiema biurokracjami w współczesnych społeczeństwach najlepszą przyszłość. Po pierwsze przed biurokracją ochrony zdrowia, która jest olbrzymia i rozrasta się coraz bardziej i będzie, a po drugie przed biurokracją właśnie no, taką oświatową, bym powiedział, której dzielnym biurokratą jestem. Bo ona się też coraz bardziej rozrasta i musi się rozrastać, ponieważ musimy sobie dać radę z coraz większą produkcją wiedzy. A jednocześnie w tych biurokracjach nie ma jeszcze rozsądnej próby koordynacji, czegoś, co koordynacji wymaga. Dam Państwu przykład, który może to zilustruje. Wyobraźcie sobie Państwo, że pan Jacek Kołtan przychodzi do restauracji, na przykład restauracji w Fellini koło Hiltona w Gdańsku i nie patrząc na ceny potraw, zamawia cały posiłek, po czym ucieka. Wtedy przychodzę ja i nie patrząc na to, co pan Kołtan zamówił i ile to kosztuje, wszystko to zjadam, po czym też uciekam. Po czym przychodzi pan Kerski i nie patrząc na to, co Kołtan zamówił, a Magala zjadł, wyjmuje portfel i za wszystko płaci. Czy to byłoby normalne? No nie wiem, musimy zobaczyć, zobaczymy za chwilę, ale nie, ale proszę Państwa, ale to się wydaje nienormalne, a tymczasem jest to normalne w ochronie zdrowia i w oświacie. Zauważcie Państwo. Jeżeli chodzi o system nauczania na uniwersytecie, przychodzi taki facio jakiś, który mówi, ja jestem profesor, doktor, w dodatku jeszcze mądrzejszy. I on mówi, że taki będzie program nauczania, że będziecie Państwo mieli tyle godzin tego, tyle tego, tyle tego i potem, że będziecie Państwo w ogóle doskonali. No i sobie idzie. Po czym Państwo przychodzicie i łapczywie chłoniecie tę wiedzę, albo tyle godzin tego, tyle tego, tyle tego. I wychodzicie. No i potem, prawda, albo podatnicy płacą za to, albo Państwo to płacicie, albo jakaś kombinacja, ale ktoś inny za to płaci. To samo jest w ochronie zdrowia. Przychodzi sobie pan lekarz i wypisuje sobie lekarstwo, przychodzi sobie pan pacjent, zjada sobie lekarstwo, przychodzi firma ubezpieczeniowa i płaci za rachunki. No to są oczywiście normalne zależności w tak zwanych złożonych sieciach zależności. Ale żeby organizacje takie jak szpitale czy na przykład uniwersytety za tym nadążyły i w pełni, że tak powiem, nad tym no nie tyle panowały, co potrafiły to wykorzystać jak najlepiej, no to trzeba pewnych zmian. No a niestety demokratyzację takich uczelni jak uniwersytety widzę bardzo źle, bo kiedy zaczynałem pracę u Królewny w 85, to było znacznie więcej współdecydowania jeszcze, które zostało po 68, niż w tej chwili, kiedy to jest jednak, że tak powiem, bardzo wszystko, jak to mówią, streamlined, żeby tylko management był bardziej skuteczny i z demokracją to niewiele ma wspólnego. Myślę, że w ogóle organizacje są demokratyczne w mniejszym lub większym stopniu i w tej chwili są raczej w mniejszym niż w większym. A zatem na pewno nie religia, nie demografia, w mniejszym też stopniu konflikty pokoleniowe, tak? Wrócimy jeszcze do pytania w takim razie co? Następne pytanie jest. No właśnie, trochę odejdę od tych tematów, też narobiliśmy sobie tytuł. Chciałbym zapytać o pierwszy punkt pana podsumowania. Powiem szczerze, że mam nieco problem z samym pojęciem klasy jako kategorii do konceptualizacji ruchu społecznego, jakim była Solidarność. Otóż chodzi mi o kwestię samoświadomości grup społecznych, czy opozycji, czy ruchu społecznego jako takiego. No, mam wrażenie, że koncepcja klasy w samej myśli politycznej opozycji gdzieś jakby została wyparta z języka po 68 roku, a właściwie na początku lat 70., kiedy to pojęcie nie było wykorzystywane kosztem pojęcia narodu czy społeczeństwa. No i pytanie jest takie, czy to nie jest tak, że my troszkę jakby staramy się analizować te zjawiska z punktu widzenia jakiejś takiej właśnie ogólnej teorii, czy ona była też zgodna, pan wie na pewno z doświadczenia też jako działacz ruchów kulturalnych, czy też w pewnym sensie antysystemowych, czy ona była zgodna właśnie z tą samoświadomością opozycji? Czy była zgodna ze świadomością klasy, czyli w tym przypadku robotników? Na ile klasa zniewolona, czy ruch społeczny, który został zniewolony przez władzę, możemy nazywać klasą, tak? No bo jeżeli myślimy o Solidarności, myślimy o różnych grupach społecznych,
które tworzyły ruch. Z jednej strony mieliśmy robotników, inteligencję, też Kościół jako jeden z graczy między władzą a opozycją czy społeczeństwem. No właśnie, czy to jest zgodne z samą identyfikacją, czy to są późniejsze reminiscencje i prądy myślowe, które wpływają na tego typu konceptualizację? No tak, to jest pytanie trudne, dlatego że mogę odpowiedzieć biograficznie, no to wtedy odpowiedź jest łatwa. Powiem, że w momencie, kiedy myśmy Solidarność, tak powiem, już poza stocznią, ale na terenie Polski robili, w moim przypadku akurat w Poznaniu i w Polskiej Akademii Nauk, bo tam mogłem się zaparkować, bo to obecnie nie przeszkadzało, uniwersytet przeszkadzał, no to oczywiście my nie byliśmy klasą i nie nazywaliśmy się klasą. To w tej chwili mówię o tym klasa zniewolonych obywateli, ale my jako klasy siebie nie widzieliśmy. Może częściowo dlatego, że po prostu samo pojęcie klasy zalatywało tym drętwym językiem marksizmu-leninizmu jako doktryny, którą się tam, prawda, wykładało. A może dlatego, że nam się wydawało, że po prostu jakoś to nie ma sensu w społeczeństwie, w którym nikt nie ma żadnego tam prawa własności, że tak powiem, do środków produkcji. Więc tutaj rzeczywiście to wykorzystanie pojęcia klasy jest w pewnym sensie takie ex post, że to sobie już powiem nalepiłem teraz, bo mi tak pasuje i to wtedy można powiedzieć, że to był konflikt klasowy. No poza tym oczywiście mogę się też powołać, że już w międzyczasie zrobili to inni ludzie. Na przykład no, jednak ta koncepcja Leszka Nowaka była rzeczywiście, że tu prawda są trójpany i oni wszystko mają, a potem jest reszta społeczeństwa i oni nie mają niczego, że tak powiem. W sensie, że nie mogą zadecydować o tym, co będzie przesyłane jako treści kulturalne, nie mają, że tak powiem, nic do powiedzenia politycznie. Taki słynna była odpowiedź Jacka Klejfa na pytanie, jaką władzę ma Sejm w PRL. Zawieszał głos i mówił, najwyższą. No i to oczywiście jak gdyby wszystko mówiło. No i oczywiście już nie mówiąc o ekonomicznych, gdzie wielkie decyzje o kierunkach inwestycji podejmowane były poza zasięgiem obywateli. Mimo to myślę, że jednak doszło do pewnego jakby to powiedzieć, do pewnej próby naśladownictwa przez stronę wschodnią Łaby tego, co się stało po zachodniej. Otóż w 28 roku zapalili papierosy, prawda, i się okazało, że można w tym kierunku iść i sobie posłuszeństwo obywateli załatwiać przy pomocy zwiększonej konsumpcji, prawda, rozszerzanej środkami marketingu i PR-u. Otóż dokładnie to praktycznie zaczęto robić w epoce Gierka, gdzie prawda, małe Fiaty, Coca-Cola i Marlboro miały, że tak powiem, też pokazać, że jest możliwość indywidualnej konsumpcji. Więc w tym sensie można powiedzieć, że jak gdyby klasowość to wszystko na całym świecie ujednoliciło, ale nie sądzę, ja rzeczywiście z klasą bardzo, są takie pojęcia jak na przykład klasa, tożsamość, naród, które są bardzo trudne do takiego jednoznacznego przyjęcia. Być może właściwie powinienem się na ten temat, wymądrzając w przyszłości, najpierw zrobić krótki zarys historyczny pojęcia klasy, prawda? Aż no, można zrobić jakieś dowcipy, facecje, nasza klasa, prawda? Albo coś takiego, ale nawiasem, czy to jeszcze istnieje ten portal, czy już zamilkł w ogóle? Istnieje. Okej. Okay. No ale to także rzeczywiście przyznaję, że w pewnym sensie tutaj pojęcie klasy w tym pierwszym punkcie jest nadużyte, bo nie jest to klasa. No, z całą pewnością klasa ludzi w tym sensie tylko marksowskim, że ona zrozumiała, że jest klasą w ramach Solidarności, ale no właśnie taką quasi-klasą. Tak, quasi-klasą. Uratujmy się tym quasi, niby klasa, nie? Odwołuję się do tego też wobec posłowie, tak, tak. I zastanawiam się, na ile jakby to było zbieżne z pana myślą co do konfliktu klasowego, a na ile jakby jest to jakby współczesne ujęcie tego problemu. No Bendyk idzie dalej oczywiście. No, Bendyk ma tę przewagę nade mną, że pisał to swoje posłowie prawda, nie w 81 roku, ale w 2012, w związku z czym to wszystko, co się w międzyczasie wydarzyło, mógł wziąć pod uwagę. Niemniej on też chyba miałby kłopoty, gdyby go zapytać o klasy. No bo na przykład wczoraj prowadził tę dyskusję o Nowym Mieście, o tym architekturze, o tym, czy tam co robić na terenach poststoczniowych. No i też, gdyby miał na przykład zrobić analizę klasową tego, no to w jakiej klasie umieścić deweloperów, a w jakiej władze Gdańska, i to byłoby bardzo trudne moim zdaniem. Oni nie pasują jak gdyby specjalnie do klas. Także proszę Państwa, no niestety nie jest to może specjalnie elegancka i zdecydowana odpowiedź, jak powiem, że sprawy są bardzo skomplikowane i naprawdę
tego, no ale, ale tak rzeczywiście jest. Mnie się wydaje w ogóle, że pewien rodzaj tragedii i sukcesu marksizmu polega na tym, że on upraszczał w dużej mierze i mówi, że chłopcy, zwróćmy uwagę tylko na te klasy i stoczenie środków produkcji i wszystko będzie dobrze. No ale wiadomo było, nawet kiedy to mówił, nawet kiedy to pisał, że już się rozpoczynały procesy, które jak gdyby podważały to, że tylko w takim czystym układzie będą się konflikty wszystkie rozgrywały. Bo na przykład kwestia narodowa zupełnie inaczej bruździła, bo na przykład kwestia tego, że się pojawiła ta warstwa menadżerska bardzo bruździła, czyli zawodowych powiedzmy takich menadżerów. Jak również no, ten niesłychane przyspieszenie, proszę Państwa, rozwoju wiedzy. Otóż to, co się w tej chwili, proszę Państwa, dzieje w obszarze badań naukowych, to jest jak gdyby no, przed następnym tsunami, można powiedzieć. Na przykład, no, żeby Państwu podać przykład taki, nieostrożnie jakieś 10 lat temu chciałem powiedzieć nie na jedno pytanie, ale miałem usta zapchane jedzeniem, nie chciałem mówić z ustami pełnymi i czekałem. No i zanim powiedziałem nie, to już zostałem redaktorem naczelnym takiego żurnala Journal of Organizational Change Management. I od 10 lat tam go wydaje, to jest taki dwumiesięcznik, jeden ze stajni Emeralda. Bardzo dobre, nawiasem jest pismo, jeżeli mogę się pochwalić, ale typowe dla tysięcy takich, które wychodzą. I proszę Państwa, pracuje ono według zasad, które są niezmienione od ostatnich mniej więcej 30 lat i to są takie, że jeżeli ktoś chce umieścić artykuł, to przesyła ten artykuł online oczywiście do nas. Komputer posłusznie wydziela mu to jak serce, prawda, pierwszą stronę, na której jest jego nazwisko, imię i adres internetowy i całą resztę, czyli anonimowo, wysyła też do dwóch recenzentów, którzy anonimowo mają to przeczytać, napisać, czy prawda, czy zaakceptować, czy odrzucić, czy może zaakceptować, ale żeby poprawił dużo albo mało. To są właściwie jedyne możliwości. No i tak to działa. Oczywiście to prowadzi do bardzo ostrej selekcji. Ja nie wiem, mam tam coś 91 czy 2% odrzutów, no zresztą to poniekąd jest konieczne, bo to jest ograniczona liczba i tak dalej. No ale już widać, że my się zatykamy. Ja raz po raz muszę robić potrójne, podwójne numery, bo inaczej miałbym, że tak powiem, zaległą listę na pół roku albo nawet na rok. No i my to wszyscy robimy, ale widzimy, że tak już nie można dłużej. No jakie jest teraz rozwiązanie? Otóż w tej chwili mamy oczywiście recenzję ex ante. Ktoś przesyła, prawda, coś do publikacji artykuł, recenzenci coś z tym robią i ewentualnie się ukazuje do publicznego użytku. Nawiasem jest to też przestarzałe, bo wszyscy już przedtem to mają na swoich tam blogach i ten. No i w związku z czym pewna emerytowana włoska profesorka ekonomii, która właśnie w Anglii skończyła karierę uniwersytecką, wreszcie się odważyła, jak już skończyła karierę i słuchajcie, a może zróbmy inaczej. Niech będzie wszystko recenzowane ex post. Każdy może zamieścić wszystko wszędzie. Czyli pływają te tysiące tych artykułów we wszechświecie. A recenzje to będziemy robili ex post. Na przykład ktoś mówi, ja ten artykuł tutaj wysyłam do waszego czasu, ja proszę bardzo, ukazuje się. I dopiero jak się ukaże, to na przykład trzech ludzi zrecenzuje, bo teraz nie będą mogli być anonimowi, będą musieli pod własnymi nazwiskami. Wszystko będzie w ogóle transparentne, bo ten, kto nadeśle też z nazwiskiem. I na przykład powie, artykuł jest do dupy, w ogóle się na niczym nie znasz. No i tam, prawda, zrobią argumenty. No i ludzkość powie na przykład, tak, argumenty są słuszne, facet nie ma co. Albo nie, argumenty są złośliwe, facet jest wspaniały, a tu go chcą tylko utrącić. No i to będzie, a to będzie wszystko się na oczach wszystko zrobiło. Jest tylko jeden. Nie taki znowu drobny problem, że to doprowadzi do koszmarnego zalewu po prostu bardzo poważną liczbą artykułów. I kto to wszystko właśnie będzie, to jak będzie można z tego wybrać i jeszcze tego nikt nie rozumie, jak to zrobić. Ktoś to wpadnie na to, to wymyśli takiego Google'a do, że tak powiem, wybierania ciekawych artykułów i godnych uwagi, no będzie dobre. A to wymagało jednak pojścia wyżej, bo Google to oczywiście jest prymityw, to tam tylko chodzi, prawda, o słowa klucze i o działy. A tu by chodziło o coś więcej. Tak, chciałeś pytanie? Proszę. Poczekajmy na mikrofon. Na początku chciałem tutaj jeszcze zapytać się odnośnie znowu tego, jak tutaj klasy zdefiniować, albo skąd w ogóle wynika ten podział klas. I no, moją taką propozycją, albo tak spostrzeżeniem jest to, że ogólnie wszelkie pojęcie klasowości i tak dalej jest ściśle powiązane z całą ideologią polityczną, z mass mediami i tak dalej, tego typu podejściem. Czyli no, gdyby nie przekaz medialny, gdyby nie ideologia polityczna,
to wiele osób na przykład nie zdawałoby sobie sprawy z tego, że w ogóle do jakiejś klasy należy i z jakąś inną klasą w ogóle walczy. To jest taka moja pierwsza, no nie tyle uwaga, co pytanie, czy to, jak się pan profesor do tego odniósł. Drugie pytanie jest odnośnie trzeciego wniosku, czyli sytuacji z tym przesunięciem klas przez kapitalistów, wszystkich do klasy średniej. Tak jak pan profesor sam wspomniał, że osoby przesunięte do innej klasy zwalniają miejsce dla osób napływowych do pozostałych klas. No ale te osoby przesunięte z klasy niżej pozostały w swojej klasie. Więc jakby to się moim zdaniem udało. A kwestia tego, że potem kolejne te osoby w związku z tym kryzysem, który miał powiedzmy miejsce niedawno, cofnęły się, to tak naprawdę to po pierwsze, to nie jest w żadnym wypadku efekt kapitalizmu, bo kapitalizm w ostatnich latach to jest trochę jak Yeti, nie? Wszyscy mówią, nikt nie widział, cofnięcie się osób do tych klas jest po prostu spowodowane tym, że w rzeczywistości one nigdy nie miały tej siły, tej wartości, żeby do tej klasy wyższej się w pierwszej kolejności, w tej klasie wyższej się w pierwszej kolejności znaleźć. To jest druga kwestia. Trzecia, poruszony temat zmian, czyli w zasadzie braku zmian w takich organizacjach jak Służba Zdrowia czy uniwersytety. Ja bym do tego dodał jeszcze kilka innych dziedzin, jak nie wiem, koleje, czy infrastruktura drogowa, czy emerytury i tak dalej. Z jednym wspólnym spostrzeżeniem, że to wszystko są dziedziny, którymi zajmuje się odgórnie, centralnie sterowane państwo. Że nie pozwalamy ludziom w sposób zupełnie bezpośredni, już nawet nie demokratycznie, instytucjonalnie, ale bezpośrednio rynkowo, czyli płacę za to, co chcę mieć, decydować o tym, w którą stronę to idzie. Więc to jest ta... No i ostatnia rzecz, taka bardzo krótkie spostrzeżenie. Pan profesor zapytał się odnośnie możliwości rozwiązania tego dylematu ochrony środowiska przez kraje obecnie rozwijające się. No, na tyle, na ile się orientuję, to rozwiązanie zostało już zaproponowane kilkadziesiąt lat temu i jest... Kyoto? Słucham? Kyoto? Nie, chodzi konkretnie o sytuację modelu wspólnego pastwiska. No i tutaj znowu rozwiązaniem jest własność prywatna, że jeżeli mamy wspólne pastwisko i nikt nie jest jego właścicielem, no to każdy z niego korzysta tak, jak tylko może, nie dbając o to, co z tym pastwiskiem będzie w przyszłości, bo jak nie on, to ktoś inny. I tutaj mamy właśnie sytuację analogiczną, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, o eksploatowanie środowiska i tak dalej, i tak dalej. A w sytuacji, kiedy mielibyśmy do czynienia z własnością prywatną w postaci jakiejś tam dziedziny środowiska, no to właściciel by decydował o tym, żeby to jak najdłużej trwało, jak najwięcej służyło. Zostawmy przy tych czterech punktach, bo proszę, kończy nam jeszcze czas wykładu. Długie pytania, rozwinę szybkie odpowiedzi. No tak, ja bym był ostrożny z przyznawaniem rynkowi mocy sprawczej w odpowiedzi na trudne pytania. Jest miałem pytanie o to, w jaki sposób najlepiej ochronić środowisko naturalne, bo zauważmy, że jeśli chodzi o to, kto najwcześniej w historii Europy prowadził ustawy, prawnie zagwarantował ochronę lasów na przykład w danym kraju, to no takim właśnie pieszczoszkiem, który troskliwie dbał o lasy niemieckie, był Adolf Hitler, który oczywiście kierował się tym, te lasy, to kiedyś widziały tych Germanów, co tam hohoja, co fajni byli, no to trzeba je chronić. Oczywiście była to motywacja zupełnie do niczego, ale był to pierwszy akt taki właśnie ekologicznie odpowiedzialny na terenie Europy. No raczej dziwaczny z punktu widzenia pokrewieństw ideologicznych. Nawiasem mówiąc, również prowadzenie 1 maja jako święta państwowego też jest dziełem tego samego kanclerza Niemiec. W każdym bądź razie tutaj, że tak powiem, wkraczamy trochę bardziej. Nie jestem specjalnym zwolennikiem tego, żeby to właśnie tej teorii commons, że tak powiem, czyli tych wspólnych gruntów, żeby tutaj, prawda, przyznawać tym grodzeniem jakąś taką wielką moc sprawczą, bo w tej chwili nawet istnieje cała nowa literatura, która mówi, że jednak te grodzenia to w sumie wcale nie były takie znowu jednoznacznie pozytywne i że jednak dużo wyeliminowały. Pomijając już to, że jeśli chodzi o cultural commons i intellectual commons, to zupełnie inaczej wygląda. Także tutaj bym z tym nie wyskakiwał. Jeżeli chodzi o to, że państwo, a ludzie, że tak powiem, na dole i że mniej państwa byłoby lepsze, to nie wiem. No jest taki przykład jednej organizacji, która nie wyszła dobrze na tym, że państwo się wycofało, na przykład w Wielkiej Brytanii,
chodzi o koleje na przykład. No koleje, tam prywatyzacja doprowadziła jednak do różnych, w Holandii też nawiasem mówiąc, to jest bardzo dwuznaczne, przez to, że się właśnie niby sprywatyzowało i wszystko rozłożyło, jak gdyby zmniejszyła się jednak jakość usług, no nie jak gdyby, na pewno ta jakość usług się zmniejszyła, więc to niekoniecznie musi być tak, że jak państwo się wycofa, a ryneczek sobie wejdzie, to natychmiast wszystko będzie dużo lepsze, to są bardziej mieszane. Natomiast najciekawsze jest tutaj, to co pan mówił o tym awansie niektórych klas i o tym, że zostały lub że się cofnęły, bo musiały się cofnąć. Żeby to się nie rozwodzić, skrócę to do, że tak powiem, do przełożenia panu Senetem, czyli oczywiście tym, co pisze Senet o awansie społecznym, którego on jest przykładem i który był ideałem awansu społecznego w Chicago w latach 50., a tym, co obserwował w tymże Chicago w takich no, podupadających dzielnicach w centrum w latach 80. czy 90. Otóż kiedy on był małym chłopcem, to wszystkie nawet najbiedniejsze rodziny robiły co mogły, żeby tylko dzieci miały dobre wykształcenie, żeby prawda wyszły z tego, natomiast już znacznie trudniej to było zapewnić w latach 90., gdzie dużo więcej było rodzin takich powiedzmy jak tam, no nie wiem, z jednym tylko rodzicem, z tam jakimiś problemami z alkoholem i narkotykami i tak dalej. Ale to nie było nawet, mówi, tak ważne jak to, że zanikł ten konsensus, że jednak poprzez edukację można będzie, prawda, tego awansu dokonać. Jak gdyby przestało to być takim realistycznym i atrakcyjnym ideałem. I głównie mówił, że po prostu te pewne drogi awansu społecznego, które przedtem bardzo motywowały do działań, które w sumie pomagały wszystkim, teraz jak gdyby zostały zablokowane. Nie wiem, tak bym powiedział, że właśnie jak gdyby społeczeństwo, moim zdaniem, czy w ogóle społeczeństwo, to jest też dziwaczne pojęcie, procesy społeczne, moim zdaniem, przebiegają znacznie lepiej, jeśli mniej jest takich blokad, takich szlabanów na drodze do różnych zmian, między innymi do zmian w awansie społecznym. Dlatego na przykład uważam, że jedna z najbardziej szkodliwych zjawisk w Polsce nie są wszystkie tam krzykliwe awantury o to, prawda, czy tam pary partnerskie mogą, czy nie mogą, bo to jest moim zdaniem drugorzędne. Natomiast ważne jest na przykład to, żeby nie było korporacyjnego monopolu na przykład w zawodzie lekarza albo prawnika, bo to prowadzi do marnotrawstwa talentu i do tego, że prawda się tworzy zupełnie nieodpowiedzialna jakaś klika, zwłaszcza w takich miastach, w których te środowiska są dość takie familijnie powiązane. No Poznań i Kraków tu są wspaniałymi przykładami, prawda, gdzie te dwa zawody, adwokata i lekarza, no w zasadzie stworzyły takie zamki, takie malborki, które się opierają najazdom wszystkich noworyszów, którzy chcieliby się do nich dostać. Ja mam trochę wrażenie, że myśmy się za bardzo skupili na jakby tych jedynych powodach, dla których powstają klasy społeczne, nie wiem, powód ekonomiczny, dostęp do kapitału. Myślę, że one, jak się popatrzy na tę optykę, jaką proponuje na przykład Castells, myśląc o sieciach władzy, które przejmują pewne przestrzenie kontroli od przemysłów medialnych, przez tradycyjnie rozumiane instytucje polityczne, czy te tradycyjne instytucje ekonomiczne, jak banki, na przykład korporacje bankowe i tak dalej, to nagle jakby widać, jak wiele jest czynników, które powodują pewien podział, jednak przy płynnym i słabym sensie pojęcia klasy, jednak podział klasowy, że to jest ciągle kategoria, która jest atrakcyjna i ostatnie lata, zwłaszcza zaś te konflikty uliczne, które pojawiły się najpierw na ulicy Francji, potem na ulicy Anglii, w małym, tylko niewielkim stopniu w Niemczech, na ulicach Wielkiej Brytanii i Hiszpania oczywiście, pokazały, jak bardzo pojęcie wykluczenia prowadzi dość prostą drogą do interesującego, choć rozmytego definicyjnie pojęcia klasy. Że nie mamy już do czynienia z tradycyjnymi formułami podziału klasowego, ale tworzą się nam nagle zupełnie nowe zjawiska, nowych podziałów klasowych, które pojawiają się i znikają z tą szybkością, z jaką dzisiaj się potrafimy komunikować. I że one jakby pokazują na konieczność przebudowywania czy przedefiniowywania i konstruowania na nowo tych linii demarkacyjnych, które budują nam dzisiaj różnice społeczne. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wykład. Dziękuję państwu za uwagę i za interesujące pytania.
I zapraszam do śledzenia strony internetowej, na której będziemy zapraszać Państwa na następne wykłady. Zapraszam także do oglądania wykładów, które do tej pory rejestrowaliśmy zawsze na wideo i które można obejrzeć na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. Dziękuję, do widzenia.